Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Piotr Dmitrowicz, kłaniam się Państwu nisko i będę miał zaszczyt poprowadzić dla Państwa to dzisiejsze spotkanie. Spotkanie poświęcone nowej książce, które wydało wydawnictwo Rebis, książce Piotra Zychowicza pod tytułem Żydzi. Opowieści niepoprawnie politycznie. Przedstawię gości, ponieważ grono jest tak zacne, więc pozwolą Państwo, że nie będę tutaj dodawał żadnych innych tytułów. Może zacznę od pana Krzysztofa Kłopotowskiego. Witamy serdecznie. Redaktor Rafał Ziemkiewicz. Paweł Lisicki, redaktor również. No i oczywiście bohater naszego dzisiejszego spotkania, redaktor Piotr Zychowicz. Dodam, że redaktor naczelny najlepszego miesięcznika historycznego w Polsce. Uważam, że historia kiedyś, a dzisiaj do rzeczy historia. Kilka tekstów w tej książce się znalazło ze starych, pewnie dobrych czasów. Panowie się uśmiechają. Więc proszę Państwa, za chwilę oddam głos Piotrowi Zychowiczowi, który powie kilka słów na temat koncepcji tej książki, tego jak ona wygląda. Następnie nasi szanowni goście odniosą się do tego, co powie pan Piotr Zychowicz i tak dwie czy trzy rundy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Następnie oczekujemy na pytania od państwa i tutaj od razu zaznaczę, że jako prowadzący będę odbierał mikrofon. Jeśli ktoś z Państwa będzie zadawał zbyt długie pytania albo będzie prowadził po prostu jakieś monologi. Takie są zasady tego spotkania. Mam nadzieję, że ono nam miło upłynie. Witam Państwa jeszcze raz serdecznie i oddaję głos bohaterowi dzisiejszego spotkania, redaktor Piotr Zychowicz. Dzień dobry Państwu, szalom. Tak, w klimacie naszego dzisiejszego Dziękuję bardzo, że Państwo, coś jest nie tak, ale może to Hamas wspomniany. Ma włączony telefon? Ja włączyłem tryb offline, więc... No dobrze. Proszę Państwa, więc może zapróbuję drugi. A ten? O, zdecydowanie. Dobrze, więc proszę Państwa, no już przejdźmy teraz po tych problemach technicznych do rzeczy. Nomen omen. W związku z tym książka jest chyba nietypowa, ponieważ przedstawia nietypowe spojrzenie na sprawy polsko-żydowskie, na Żydów, na Izrael, którym zajmuje się już od dobrych kilkunastu lat. Najpierw w Rzeczypospolitej, teraz w Do Rzeczy. Uważam, że wspomnianym przez Piotra Dmitrowicza w różnych gazetach, ale zawsze z tym samym naczelnym, siedzącym tu obok Pawłem Lisickim, jak się składa. No więc książka jest nietypowa, dlatego że Polacy mają dwa podejścia do, no przynajmniej są takie dwie bardzo znaczące grupy wśród Polaków, które się spierają na temat Żydów. Jedni to są oczywiście antysemici, a drudzy to filosemici i oni tak trochę tą dyskusję ustawiają. Boksują się strasznie i nawzajem ścierają, ale w zasadzie to obie te założenia, te idee są oparte na takich samych założeniach, czyli oczywiście na założeniu etnicznym. Filosemici są przekonani, że każdy Żyd tylko dlatego, że urodził się Żydem, to jest aniołem, a antysemici oczywiście na opak, że każdy Żyd dlatego, że urodził się Żydem, jest diabłem wcielonym. No oczywiście oba te podejścia są niepoważne, nie ma dobrych lub złych narodów, są tylko dobrzy lub źli ludzie i Żydów powinno się oceniać, tak jak wszystkich innych przedstawicieli wszystkich innych nacji, nie na podstawie tego, jak się urodzili, tylko na podstawie ich czynów. W związku z tym w książce piszę o Żydach, których nie lubię, od razu to mówię, to oczywiście głównie żydowscy komuniści, czyli ci Żydzi, którzy się zaangażowali w budowę tego systemu i tu od razu uprzedzę zarzuty o antysemityzm. Polskich komunistów nie lubię jeszcze bardziej, ze względu na to oczywiście, że ta zdrada bardziej boli. No ale są również i Żydzi, których w tej książce opisuję bardzo pozytywnie, chociażby taki zapomniany ruch prawicowy sionistów, rewizjonistów, Żabotyński, Menachem Begin, tego typu postacie, wreszcie Abraham Stern, słynny
przywódca Lechi Irgunu, czyli ci Żydzi, którzy najpierw zostali przeszkoleni przez polski wywiad przed wojną, potem walczyli z perfidnym Albionem w Palestynie o państwo żydowskie, a potem przez pierwsze dziesięciolecia państwa Izrael pamięć o nich była tłamszona, nie można było o nich mówić. Na przykład takim przykładem jest oczywiście powstanie w getcie, w którym to lewicowy żob kompletnie zdominował tą narrację o powstanie w getcie, a na prawicowy żydowski związek wojskowy nie było miejsca. Marek Edelman mówił o nich, to są ci faszyści, których trzeba usunąć z historii, a ja akurat ich lubię i sporo o nich piszę. Książka, proszę państwa, jest właśnie dlatego, tak mi się wydaje, nietypowa. Ona też jest daleka od takiej idei, którą wyznaje spora część uczestników tej polsko-żydowskiej debaty, którą nazwałbym pewnym plemiennym idealizmem, może tak to ujmijmy. To znaczy przekonaniem, że przedstawiciele naszego narodu zawsze postępowali słusznie, a tego drugiego niesłusznie. I zawsze, absolutnie we wszystkich przypadkach. Dlatego też, kiedy słyszę żydowskich historyków, od razu zaznaczam, że to jest pewna część tego środowiska, którzy mówią nam, Polakom, żebyśmy tak uderzyli się w piersi, skonfrontowali się ze wszystkimi czarnymi kartami historii narodu polskiego, że będziemy dopiero dojrzałym narodem wtedy, kiedy się rozliczymy z jedwabnego mordów na Żydach w trakcie wojny, po wojnie, i z tego typu innych smutnych historii, to dopiero będziemy narodem dojrzałym. Ale jeżeli z drugą strony się spróbuje porozmawiać o Judenratach, o wspomnianych żydowskich ubekach, czy o policji żydowskiej w gettach i ich działaniach bardzo często dwuznacznie moralnych, no to słyszymy od razu oskarżenia o antysemityzm. Takie podejście jest, delikatnie mówiąc, niekonsekwentne, ale działa to też w drugą stronę. To znaczy jest też pewna grupa Polaków, która odpowiada tym samym, czy też dokładnie w ten sam sposób myśli. To znaczy zgodnie z tą narracją nigdy nie było drugiego narodu na całym świecie, który tak by kochał i hołubił Żydów. A Żydzi, no jak wiadomo, tak strasznie nam odpowiedzieli. A jeżeli ci ludzie właśnie z lubością wypominają Żydom wszystkie te ciemne sprawy z ich historii, a kiedy ktoś próbuje powiedzieć o szmalcownikach czy o mordercach z Jedwabnego i takich sprawach, no to teraz oni wytaczają z kolei działa antypolonizmu. No obie te narracje są bardzo głośne, zdecydowane, ale tak dalekie od prawdy po prostu, bo w każdej społeczności jest szeroki wachlarz zachowań, szczególnie w tak ekstremalnych warunkach, w jakich działali Polacy i Żydzi podczas II wojny światowej, więc te postawy były oczywiście różne. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba o tym pisać. W mojej książce piszę o sprawiedliwych wśród narodów świata, tych wybitnych, najwybitniejszych być może bohaterach polskich dziejów, bo żeby przyjąć do siebie Żyda, obcego człowieka i tym samym narazić siebie i swoją rodzinę na śmierć, trzeba było być niewątpliwie wykazać się wielkim heroizmem. Jednak nie ma powodu, żeby ten kult sprawiedliwych przysłaniał nam, blokował dyskusję, czy też blokował mówienie o tym, że była również i druga odsłona tej historii. To znaczy polscy szmalcownicy, tak jak w każdym społeczeństwie, byli ludzie, którzy zachowywali się w sposób nieodpowiedni, tak jak obecnie i nawet dzisiaj w Polsce są rozmaici przestępcy i nie ma powodu o tym, żeby o tym nie mówić. I w drugą stronę też to działa. Piszę o ludziach, o żydowskich partyzantach, którzy spacyfikowali na przykład polską wioskę w Nalibokach. Jest to absolutnie temat tabu. Piszę o wspomnianych ubekach. Jest tam też historia na przykład żydowskiego kapo, który w Auschwitz zachowywał się co najmniej w sposób dwuznaczny moralnie. No ale z drugiej strony opisuję też wspaniałych polskich Żydów, którzy walczyli w Armii Krajowej podczas wojny 1939 roku. Dzisiaj, proszę państwa, jest rocznica bitwy pod Monte Cassino. Wystarczy pojechać na cmentarz wojenny pod Monte Cassino, żeby zobaczyć, że tam są też groby naszych żołnierzy z gwiazdą Dawida. W związku z tym trzeba być fair i dostrzegać wszystkie postawy, pokazywać całą tą mozaikę zachowań, ponieważ historia jest dlatego właśnie tak fascynująca, że nie jest czarno-biała i nie jest taką propagandową bajką z akademii patriotycznych, które wysłuchiwaliśmy w podstawówce. Ja nie wierzę, proszę państwa, w kolektywną winę. Nie wierzę w kolektywną odpowiedzialność, ale przede wszystkim nie wierzę w kolektywne zadośćuczynienie. Jak Kwaśniewski przepraszał za Jedwabne,
jak Państwo pamiętacie, no to jest dla mnie kompletny absurd. To znaczy ja w żaden sposób nie czuję się związany, odpowiedzialny z mordercami, z bandziorami, którzy tam palą ludzi w stodołach i nie wiem, dlaczego w moim imieniu przepraszał. Natomiast równie zażenowany bym się czuł, gdyby kiedyś jakiś przewodniczący gminy żydowskiej w Polsce wszedł na podium i zaczął przepraszać za Bermana na przykład. To byłbym pierwszy, który by go ściągnął, proszę Państwa, z tego postumentu i powiedział, żeby się nie wygłupiał. Dziękujemy. Piotr Zychowicz, te kilka słów. Ja tylko dodam, że teksty, które są w tej książce, one pochodzą z różnych lat i tutaj wielokrotnie Piotr miał rację, bo pojawił się też tekst, wspomniałeś o Nalibokach, tam się pojawił tekst o Bielskim i pisałeś tekst, kiedy jeszcze nie powstał film pod tytułem Opór i zaznaczyłeś, że ten film będzie, mówiąc delikatnie, beznadziejny i taki też był. Bardzo proszę, pan Krzysztof Kłopotowski. W tym panelu znalazłem się okazji, że niecały rok temu wydałem książeczkę pod tytułem Geniusz Polski na geniusz Żydów na polski rozum, gdzie starałem się zgłębić, na czym ten geniusz polega. I myślę, że jakieś odpowiedzi znalazłem, może parę, może trzy, cztery. Moje podejście było kompletnie inne niż podejście pana Piotra, bo starałem się przyjąć perspektywę Boga. No, ryzykowna perspektywa, ale coś tam z tej perspektywy widać. Natomiast chcę powiedzieć, że książka pana Piotra jest tak ciekawa, że kiedy dzisiaj dostałem ją o 10 rano przez kuriera, to przeczytałem 264 strony do momentu wyjścia z domu na to spotkanie. Po prostu to się pochłania jednym tchem, jest tak interesująca. Niektóre rzeczy są dla mnie przynajmniej okazały się rewelacyjne, na przykład otwierający książkę wywiad z profesorem, który twierdzi, że naród żydowski został wymyślony i to bardzo starannie udowadnia. Są też tam rozmowy z profesorami żydowskimi, które jeszcze mam głos na głowie, to niedobre w moim przypadku, które po prostu burzą krew, dlatego widać, jak bardzo jest to, jak bardzo mają interesowne podejście do własnej historii, jak bardzo są odlegli od takiego myślenia wielkodusznego, powiedziałbym, myślenia honorowego, przynajmniej środowisko naukowe w Stanach Zjednoczonych. I ten rozmówca pana Piotra bardzo zgrabnie zauważa, że historycy tego okresu dzielą się na dwa obozy. Jeden to są historycy II wojny światowej, a drugi to są historycy Holokaustu. I historycy Holokaustu to jest po prostu zgraja propagandystów. Takie sformułowanie nie pada, ale takie sformułowanie mi się nasunęło, kiedy przeczytałem ten wywiad. Też historia przez pana Piotra przytoczona też w wywiadzie o profesorze, który napisał książkę o polskim Holokauście i w związku z tym został wyklęty przez środowisko żydowskie w Ameryce Akademickiej. Nawet tak dalece, że Liga Przeciwko Zniesławieniom Żydowska Nowojorska odebrała mu już przyznaną nagrodę za inną książkę, nagrodę imienia Kolczaka i dopiero pod presją groźby rozprawy sądowej Liga wycofała się z tego wycofania nagrody i przysłała mu nagrodę pocztą, chociaż normalnie wielki bankiet z tej okazji się odbywa. Takich historii jest tam sporo, ale też w tym widać takie mięso ludzkie, takie przeżywanie po prostu losu żydowskiego. Mi się wydaje, że pan Piotr po prostu lubi Żydów, panie Piotrze, bo musimy sobie prosto powiedzieć to w oczy, że taka jest prawda o panu. I dzięki temu to się... Ja lubię poszczególnych Żydów konkretnych, ale na pewno nie całego narodu, tak jak i wszystkich Polaków nie lubię, mówiąc szczerze. No, nie musimy się tłumaczyć, nawet jeżeli pan lubi mniej czy bardziej, wszystko jedno, nie o to chodzi. Więc ja jestem tą książką poruszony, ale muszę powiedzieć, że ona jest raczej dość jednostronna, dlatego że ona opowiada o naszym wspólnym nieszczęściu polsko-żydowskim. Holokaust, wojna, komuna, no te rzeczy. Mnie tutaj brakuje na przykład, pan Piotr wyznał przed naszym spotkaniem, że chyba 15-20 razy był w Izraelu. Izrael to jest cud na pustyni, a od tego cudu na pustyni tutaj nie widać. To jest tylko gdzieś tam wspomniane mimochodem, że tu była pustynia, a teraz wieżowce lśniące i tak dalej. Gospodarka izraelska należy, jeśli nawet nie jest najbardziej innowacyjna na świecie. I tak dalej, i tak dalej. Uczeni żydowscy, no przecież to jest w ogóle osobna historia. Pan Piotr się skupił na tym naszym wspólnym przeżywaniu nieszczęsnym historii, co też właśnie powoduje reakcję emocjonalną, co też no, jakoś wzbogaca nas, ale tylko w tym zakresie.
Moim zdaniem, aha, jeszcze jedno. Książka pana Piotra, chociaż składa się z artykułów pochodzących chyba z 10 lat i są to i reportaże, i wywiady. Takie książki na złogu mają wrażenie, sprawiają wrażenie pewnej takiej fragmentaryczności. Tymczasem tutaj tak się dzieje, że to się wydaje wszystko spójne, że to jest jakby taka wielowarstwowa, ale wielowątkowa opowieść jakiegoś kobierca polsko-żydowskiego. Moim zdaniem jest to książka bardzo ważna i ja myślę, że należałoby jakiś nadać rozgłos publicystyczny. Oczywiście te wszystkie artykuły już się pokazywały wcześniej, ale przechodziły, o ile mogłem zauważyć, raczej bez echa większego, a myślę, że teraz zgromadzone w takim właśnie zbiorze wspólnym powinny jakąś dyskusję szerszą obudzić. Dziękuję. Ma pan redaktor Lisicki. No więc ja dołączam się do tego głosu. Też się bardzo cieszę, że książka się ukazała. Rzeczywiście zbiera teksty, artykuły, wywiady z wielu lat i to też dobrze pokazuje, jak taka ulotność pracy dziennikarskiej po pewnym czasie jednak przestaje być taka ulotna i pokazuje się całość obrazu. Całość obrazu, która jest rzeczywiście dosyć spójna, prawda? To nie jest tak, że się zbiera różne okruchy i każdy ten z okruchów pozostaje, jednak one się do siebie odnoszą. Teraz a propos już takich rzeczy w pewien sposób ważniejszych. Piotr Zychowicz zakończył swoją wypowiedź stwierdzeniem, że jest przeciwnikiem winy zbiorowej i że tak jak jest przeciwnikiem tej wypowiedzi czy tego przepraszania za Jedwabne, którego dokonał Aleksander Kwaśniewski, tak również sprzeciwiłby się, gdyby podobne przeproszenie w imieniu narodu żydowskiego za zbrodnie popełnione przez Jakuba Bermana, na przykład pojawiłby się jakiś rabin albo ktoś inny, kto by w ten sposób występował. I tu jesteśmy tak naprawdę, chociaż teoretycznie i logicznie to jest oczywiście do wyobrażenia, to w sensie praktycznym jest to całkowicie nie do wyobrażenia i dlatego właśnie ta książka jest tak kontrowersyjna, bo samo stwierdzenie, że są różni ludzie i ci ludzie mają różne historie i w różnych narodach są różne osoby, nie brzmi w tak szokujący sposób, ale brzmi dopiero wtedy szokujący sposób, kiedy zauważymy otoczenie kulturowe, w jakim ta książka się ukazuje. Otóż krótko mówiąc, w tej debacie, i to jest jeden z tych elementów bardzo trudnych do przeskoczenia w tej debacie polsko-żydowskiej, problem polega często na tym, że kiedy mówi się o zbrodniach, nie wiem, Jakuba Bermana albo innych Żydów komunistów, no to dopóki żyją, no to oni są komunistami. W momencie, kiedy oni giną, stają się Żydami i w tej dyskusji pojawiają się jako element zarzutu w stosunku do często Polaków, czy polskiego podziemia, czy polskich sił niepodległościowych i mówi się wtedy nagle, że ci, którzy zginęli nie jako komuniści, ale jako Żydzi, co suponuje oczywiście, że zginęli dlatego, że Polacy kierowali się uprzedzeniem etnicznym, rasowym czy narodowym. To jest bardzo częsty element tej dyskusji i on sprawia, że dlatego ta równowaga jest tutaj zakłócona. No, krótko mówiąc, ja nie słyszałem w ostatnim okresie o żadnym przykładzie próby takich przeprosin za zbrodnie dokonane przez poszczególnych Żydów. I słusznie, ja się też tego nie domagam, ale tak samo domagam się, żeby się od Polaków nie domagano przeprosin w imieniu całego narodu za zbrodnie, które były popełniane przez poszczególne jednostki poszczególnych ludzi. Poza prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim przypomnę, że taką formułę tej zbiorowych przeprosin kultywował też Bronisław Komorowski, prawda? Było słynne jego też takie wystąpienie, które mówiło o tym, że naród polski był też narodem współsprawcą. I niestety mam wrażenie, że gdybyśmy poszukali do tego typu wypowiedzi, które przyjmowały winę zbiorową ze strony polskiej, byśmy znaleźli bardzo dużo i to nie były wypowiedzi skrajne, tylko to były wypowiedzi właśnie a to prezydentów, a to premierów, a to ważnych intelektualistów. No temu czemuś po drugiej stronie nie odpowiada, bym powiedział, albo całkowicie nic, albo jeśli takie głosy autorefleksji krytyczne wobec własnej tradycji po stronie żydowskiej się pojawiają, to one są całkowicie na marginesie. Czyli powiedziałbym tak, zgadzając się całkowicie z tą równowagą logiczną i teoretyczną, problem polega na tym, że w sensie praktycznym ona w ogóle nie występuje, prawda? To znaczy nie ma porównywalnych przykładów autorefleksji dotyczącej błędów czy win popełnionych przez członków własnego narodu,
ze strony żydowskiej. Ale z czego to wynika? I to jest tutaj właśnie ten element otoczenia kulturowego, w którym ta książka się pojawia i w której my dyskutujemy. No ona się pojawia w takiej sytuacji, że jak słusznie zauważył Krzysztof Kubotowski, mamy dwie kategorie: historyków II wojny światowej, czy historyków przeszłości, i mamy też historyków Holokaustu. Otóż bardzo wielu, ja nie mówię, że wszyscy, ale przynajmniej wielu z tych, których sam książki czytałem i znam, tak zwanych historyków Holokaustu, czy po prostu historyków Holokaustu, jest tyleż historykami, co właśnie ideologami. A ta ich ideologia ma bardzo określony charakter. Mianowicie mówi ona o tym, że te cierpienia przeszłości żydowskiej, po pierwsze, były czymś absolutnie unikatowym i niepowtarzalnym, czymś w związku z tym, z czym żadne inne cierpienie się nie może równać, to po pierwsze. Po drugie mówi o tym, że to cierpienie, które miało miejsce w czasie II wojny światowej, było szczytem i ostatecznym rezultatem wielowiekowej historii, w której uczestniczyły tak naprawdę wszystkie inne narody. To jest rzecz druga. W związku z tym paradoksalnie okazałoby się, że Adolf Hitler był pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, spełnieniem czy wypełnieniem całej dziejowej misji europejskiej. Oczywiście nie wszyscy nazywają to wprost, ale mniej więcej takie jest tego przesłanie. No i w tym trzecim oczywiście elemencie, to jest ten element sporu, skoro wszystkie narody w tym uczestniczyły i trwało to przez wieki, i ta ofiara, czy to cierpienie jest nieporównywalne, no to powstaje oczywiście proste pytanie, a co z tym mają zrobić Polacy, którzy też sobie przypisują rolę tych, którzy cierpieli i którzy ponieśli bardzo poważne ofiary w czasie II wojny światowej. No okazuje się oczywiście, że przy takiej radykalizacji jednego cierpienia, no dla drugiego cierpienia nie ma specjalnie miejsca. A ta książka i wiele tych wywiadów pokazuje, że ten sposób patrzenia jest niewłaściwy, niesłuszny, niesprawiedliwy. Nie dlatego, żebyśmy my toczyli, czy żebyśmy tutaj próbowali porównywać te cierpienia, bo oczywiście tego się nie da porównać, w tym sensie, że każde cierpienie każdej osoby jest właśnie osobne i nie możemy tego ważyć w taki sposób, jak porównujemy, nie wiem, wagę różnych rzeczy albo jakieś ilości wymierne. Ale możemy się domagać, żeby każda strona szanowała cierpienia i wrażliwość drugiej strony, i myślę, że to jest jedno z tych przesłań, które z tej książki pozostaje. To jest właśnie ta istotna refleksja. I trzecia rzecz, ostatnia, którą chciałem powiedzieć. Zastanawiam się, czy takie spotkanie, czy taka książka na przykład, co by było, gdyby ona się ukazała na przykład, nie wiem, po angielsku w Stanach Zjednoczonych. No, obawiam się, że wiem, co by się stało. Autor natychmiast właśnie dlatego, że próbuje podważać unikatowość, jedyność, wyłączność i uniwersalność, natychmiast zostałby oskarżony o antysemityzm. No nie dlatego, że głosi jakiekolwiek teorie antysemickie, bo ich nie głosi, tylko sam fakt twierdzenia, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju normalną rzeczywistością, normalnymi ludźmi, i dobrymi, i złymi, i szarymi, i czarnymi, i białymi, zostałby uznany za podważanie tego jedynej słusznej ideologii. Więc cieszę się bardzo, że żyjemy w takim państwie i w takim kraju, gdzie taka książka się może ukazać, możemy o niej normalnie dyskutować i możemy te głosy wyważać z jednej i z drugiej strony. Autorowi gratuluję i cieszę się, że w końcu te rzeczy wszystkie zebrał i że wyszła jedna książka. O. Bardzo proszę, pan Rafał Ziemkiewicz teraz. Powinienem coś dodać. Sam zastanawiam się, co. Może to, że gdyby Piotr Zychowicz chciał tę książkę wydać w Ameryce, to powinien pastą kiwi ufarbować się na czarno i to jest jedyny sposób, żeby uciec przed oskarżeniami, że jest antysemitą. Bo pamiętam, że jak byłem w Stanach, ale to już było dość dawno, nie wiem jak teraz, to najstraszliwszy, zwierzęcy zgoła antysemityzm panował wśród tak zwanych Afroamerykanów, jak to się nazywało. I to zresztą ciekawe dlaczego, bo oni jakichś specjalnych krzywd od Żydów nie doznawali. No poza tym, że Żydzi w Ameryce są głównie elitą, są najbogatsi, więc ludzie z wielkomiejskich gett po prostu ich nienawidzą jako bogaczy, prawda, członków establishmentu. Ale taka głoszona przez Louisa Farrakhana krzywda przez Żydów wyrządzona Murzynom, to było to, że kradną im tę unikatowość, wyjątkowość, cierpienie, jakim było niewolnictwo. Ponieważ oczywiście dla czarnego nie ulega wątpliwości, że największą zbrodnią w dziejach świata było wielowiekowe niewolnictwo i ta zbrodnia spotkała ich, w związku z czym to czarni powinien być pępkiem świata, im powinni się wszyscy do dzisiaj teraz przepraszać ich i rekompensować krzywdy doznane przez ich przodków, a tu przyłażą Żydzi i opowiadają o jakimś holokauście, który w ogóle w porównaniu z tym, jak
Afro-American Studies definiują te cierpienia afrykańskie, to w ogóle to pikuś był ten Holokaust. No i biali mieli wtedy straszną zagwozdkę, jak politycznie poprawnie się wobec tego zachować zjawiska, no bo z jednej strony nie wolno być antysemitą, ale z drugiej strony rasistą jeszcze bardziej być nie wolno, więc nie wiem, jak oni z tego wybrnęli, bo nie śledziłem tego później. Natomiast wspominam o tym, no bo ta mania licytowania krzywd, które się oczywiście monetyzuje, jest jednym z czynników kontekstu, w którym takie książki jak książki Piotra Zychowicza funkcjonują, w którym w ogóle możemy, który się natychmiast pojawia, jeżeli o jakichkolwiek sprawach polsko-żydowskich na przykład rozmawiać zaczynamy. To nie jest przypadek, że największy wysyp takich dybuków mszczących krzywdy Holokaustu to ma miejsce właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, czyli w tych krajach, gdzie żyją Żydzi, którzy absolutnie nie zostali doświadczeni żadnym Holokaustem. Więcej, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no powszechnie wiadomo, że zachowywali się jak świnie wobec swoich współbraci z Europy Środkowej, bo ich to w najmniejszym stopniu nie interesowało, czego choćby dowodem tragiczny los Szmula Zygielbojma, czy pamiętnik Jana Karskiego, który bezskutecznie tragedią dokonującą się na ziemiach polskich usiłował zainteresować nie tylko polityków brytyjskich, amerykańskich, ale właśnie także amerykańskie środowiska żydowskie. Natomiast do tego, o czym mówili przedmówcy, czyli no właśnie takiego bardzo agresywnego, bardzo agresywnej polityki historycznej pewnych środowisk żydowskich, która się przekłada na konkretne korzyści, na konkretne zyski, nawet finansowe, prawda, ten przemysł wymuszania odszkodowań za Holokaust od wszystkich, od kogo się da takie odszkodowania wymusić. Przecież nie na rzecz ofiar Holokaustu, bo one nie żyją, ani nie na rzecz spadkobierców, tylko na rzecz jakichś kancelarii prawnych mniej lub bardziej szemranych i organizacji tam z tego się utrzymujących i na tym robiących wielką kasę. To jest jeden kontekst. Natomiast drugim kontekstem są nasze polskie sprawy. Tu dwa razy padło nazwisko Jakuba Bermana, tak? Człowieka, o którym jak czytałem, kiedy w latach 30. wyrzekł się swojej rodziny z wzajemnością zresztą i stał się komunistą. Nie był wtedy człowiekiem zamożnym, a mimo to jak w jakichś wspomnieniach ktoś opisał, za punkt honoru sobie obrał, żeby przez choćby cały tydzień głodował, żeby na piątek mieć kawał kiełbasy i z tą kiełbasą koniecznie wieprzową stanąć przed synagogą i kiedy jego rodzice wychodzili z synagogi demonstracyjnie im pokazywać, że wchrzania tę wieprzowinę, prawda? Bo takich głęboko ma z całą ich tradycją. Znaczy Jakub Berman miał potomstwo i nie myślę tylko w prostych linii potomkach, mówię w sensie metaforycznym. To potomstwo tak zwanej żydokomuny istniało w Polsce. Często zapisywało bardzo chwalebne karty, ponieważ dzieci tej żydokomuny tworzyły opozycję. I mimo wszystko, kiedy wolna Polska przestała być marzeniem, a zaczęła nabierać cech realnych, to tam w tym środowisku pojawił się potworny strach. Strach przed odpowiedzialnością zbiorową, której z jakichś przyczyn się tam spodziewano. Żyjąc w pewnej izolacji od Polaków, uważali przedstawiciele tych środowisk, że Polacy, no jest to jednak jakaś taka dzicz, która zechce się mścić za te lata stalinowskie, za tego brata zbrodniarza sądowego, prawda, który skazywał ludzi na rozmaite na rozstrzelania żołnierzy wyklętych, prawda, czy domniemanych wrogów ustroju innego rodzaju, za ojca w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, za ojca czyjegoś tam innego będącego komunistycznym prokuratorem, sędzią, oficerem i tak dalej. To wszystko spowodowało, że zapanowała w środowisku bardzo wtedy opiniotwórczym trauma taka i fobia, po prostu fobia przed polskim patriotyzmem, fobia przed polskim niekoncesjonowanym patriotyzmem, przed dopuszczeniem do głosu polskich uczuć narodowych, polskiej dumy, ponieważ uważano, że to wszystko musi się skończyć pogromami po prostu, zemstą jakąś. A ponieważ tak uważano, no to ze strony środowiska
części opozycji PRL-owskiej, ale właśnie z tą traumą żydokumeny obdarzonej, nastąpiło uderzenie uprzedzające, czyli uderzenie na rodzący się, odradzający się polski patriotyzm, polską radość z odzyskania niepodległości, polską dumę. To wszystko, co nazywano jakoś tak umownie prawicą, chociaż to pojęcie w Polsce odległe jest prawica, lewica od ich właściwego politologicznego sensu. I to dopiero z kolei spowodowało, może mamy jakiś mniej, przepraszam, pierdzący mikrofon, bo i to z kolei spowodowało, że tak powiem, tę mechanizmem samospełniającej się przepowiedni rzeczywiście falę intensywnej niechęci do środowisk postżydowskich. No i potem jak się pojawiają, na przykład jest w tej książce rozmowa z profesorem Krzysztofem Jasiewiczem. Ja przeczytałem, jak się ukazała jego książka o 17 września i skutkach 17 września na Kresach Polskich. Przeczytałem ją z dużym zafascynowaniem, bo jest to książka niezwykle rzetelnie udokumentowana, opisująca na podstawie akt, co się działo na Kresach Polskich opanowanych przez Armię Czerwoną w 1939 roku. I jak się do tego odnosili mieszkańcy pochodzenia czy religii mojżeszowej, czy pochodzenia żydowskiego. No i jak się odnosili? No z dokumentów, które cytuję i które w statystykach podsumowuje profesor Jasiewicz, wynika, że część bardzo się ucieszyła i ochoczo kolaborowała z komunistami, denuncjując, wskazując Polaków, gdzie się ukrywa polski policjant, gdzie się ukrywa szef poczty, a kto tam, która kobieta jest żoną jakiegoś urzędnika państwowego, bo na to Sowieci najbardziej polowali. Czy to z nienawiści, czy to z ideowej wiary w komunizm, czy to dla pieniędzy. Część próbowała Polaków ratować, pomagać sąsiadom, jakoś ich chronić, ukryć ich się przed tymi prześladowaniami. Ale jedne i drugie to były stosunkowo no, nieduże grupy. Natomiast największa grupa obywateli żydowskich na Kresach pod okupacją sowiecką po prostu bała się i starała się ukryć, uciec. No, wiedziała, że Polacy mają najbardziej przerąbane, oni akurat wtedy nie czuli się zagrożeni, ale nie pomagali, ani nie pomagali Sowietom, ani nie pomagali Polakom, ponieważ się po prostu bali, mieli co stracić. Czyli co? Wynika z tej książki, że po prostu Żydzi na Kresach zachowywali się no, normalnie, tak jak każda populacja by się zachowała. Tak samo jak się zachowywali Polacy z kolei pod okupacją hitlerowską, gdzie z kolei wiadomo było, że Polacy mieli stosunkowo większe poczucie bezpieczeństwa od Żydów. No i co? I ta książka stała się nagle przedmiotem wściekłego, po prostu przeraźliwego ataku. I Krzysztof Jasiewicz stał się właściwie takim, tutaj dokładnie podzielił los tego amerykańskiego profesora, który ośmielił się napisać w Ameryce o tym, że Polacy również byli przeznaczeni do zagłady i co więcej też byli mordowani i ta zagłada też była i nie ma sensu i nie można twierdzić, że nikt poza Żydami nie był w okupowanej Polsce prześladowany. Więc to wszystko bierze się właśnie z tych kompleksów, które ujawnił rok 89-90, walka polityczna, kompleksy środowiska postżydowskiego, postżydokomuny, jakbym to nazwał. I minąć musiało 25 lat, żebyśmy mogli jakoś zacząć normalnie o tym jednak pisać. No, ja nie wiem, jaki będzie los Piotra Zechowicza, ponieważ i tak generalnie już jest ogłoszony rewizjonistą historycznym, człowiekiem, który absolutnie szarga wszystkie możliwe świętości. Możliwe, że przyznano mu w związku z tym pewne takie wariackie papiery i w związku z czym ta książka litościwie dla niego zostanie przemilczana w tak zwanym mainstreamie, ale może zostanie zaatakowana, może zobaczymy jakąś tutaj wielką akcję i może się spełni ta przepowiednia, którą wydawca na układce zawarł. Najbardziej kontrowersyjna książka autora Obłędu 44. Otóż ja powiem szczerze, nie jestem tak dzielny, zresztą dzisiaj trochę latałem, pracowałem w przeciwieństwie Krzysztofa, nie przeczytałem 246 stron w ciągu jednego dnia. Natomiast większość tych tekstów oczywiście znam z tygodnika z Rzeczpospolitej, jeszcze z miesięcznika Uważam, że Historia, z miesięcznika Historia do Rzeczy, z tych publikacji prasowych w naszych tytułach. I ostatnia rzecz,
naprawdę, jaką bym myślał, czytając te teksty, to jest to, że one są kontrowersyjne. One są po prostu szalenie rzeczowe. To są po prostu fakty historyczne, naświetlane z różnych punktów widzenia, sine ira et studio, jak to mawiali nasi przodkowie. Jeżeli ta książka rzeczywiście się okaże kontrowersyjna, to będzie znaczyło, że nasze życie publiczne nadal jest szurnięte i nienormalne. Więc traktujmy ją jako pewien swego rodzaju papierek lakmusowy. No a poza tym dołączam się do tego, co poprzednicy mówili. To jest naprawdę książka bardzo ciekawa, zdecydowanie warta przeczytania. I nie dlatego, że jest kontrowersyjna, tylko po prostu dlatego, że jest to książka odsłaniająca bardzo ciekawe fragmenty wspólnej historii. Bo te dwa nasze narody przecież jechały na jednym wózku przez wiele, wiele dziesięcioleci, właściwie wiele stuleci. I samo w sobie jest ciekawe wszystko to, co się zdarzało Żydom, także dla nas Polaków, tak jak sądzę, i dla Polaków wszystko to, co się zdarzyło Polakom, powinno być ciekawe dla Żydów. Tak, pan Krzysztof Kłopotowski chciał się odnieść do tego. Tak, bardzo proszę, panie Krzysztof. Chcę tylko podać jedno, może dwa zdania, mianowicie, że niewiele zrozumiemy z postępowania Żydów, pan tutaj przytacza przykłady niektóre horrendalne, bez poczucia, bez pojęcia wybraństwa i bez poczucia wyższości nad gojami wpajanemu dzieciom żydowskim od samego dziecka. I to poczucie wybraństwa myślę, że jest tutaj decydujące i ono odegrało wielką rolę w historii narodu żydowskiego i także tłumaczy wiele postępowań, które nie czując się specjalnie wybranymi przez Boga czy historię, postępowań, których, na które my byśmy sobie nie pozwolili. Dziękuję. Za chwilę oddam głos Piotrowi Zrowiczowi. Proszę Państwa, ja tylko chciałem powiedzieć, bo nie wiem, czy to wybrzmiało dosyć wyraźnie tutaj, że jest kilka nowych tekstów też tutaj i to są teksty w moim przekonaniu bardzo mocne. Z jednej strony tekst, o którym wspominał Piotr Zychowicz, o żydowskim kapo w Auschwitz, a z drugiej strony tekst o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego, którzy dokonali zbrodni na kilkudziesięciu Żydach. I to jest o tyle też to, co mnie zaintrygowało w tym tekście jako historyka. Pan redaktor Lisiewicz powiedział, że możemy tak swobodnie dyskutować. W tym tekście padają wypowiedzi dwóch historyków oznaczonych historyk numer jeden i historyk numer dwa. I Piotr Zychowicz zaznacza, że oni nie chcieli się wypowiedzieć pod własnym nazwiskiem, co jest dosyć intrygujące. Oddaję głos Piotrowi Zychowiczowi. No cóż, niezręcznie mi o tym mówić i wolałbym spuścić kurtynę milczenia na ten temat. Byłoby to nie fair wobec obu tych panów, gdybym tutaj wchodził jakby w te kulisy. Natomiast rzeczywiście w tej książce obok siebie jest tekst o masakrze w Nalibokach, czyli takiej naprawdę no, bardzo, bardzo drastycznej pacyfikacji polskiej miejscowości dokonanej przez taką wspólną grupę partyzancką złożoną z bolszewików i z Żydów. No ale obok rzeczywiście jest też artykuł o zbrodni dokonanej przez Oddział Armii Krajowej Barwy Białe. I muszę Państwu opowiedzieć, jak była historia tego. Otóż dowiedziałem się o tej sprawie, o tym, że był taki proces po wojnie w komunistycznej Polsce. Kilku właśnie żołnierzy Armii Krajowej, którzy idąc na ratunek, czy też na odsiecz powstaniu warszawskiemu, w lasach mniej więcej, no powiedzmy w pobliżu Starachowic, no właśnie, mieli dokonać zbrodni na grupie Żydów ukrywających się w lesie. No i moja reakcja pierwsza była taka, że to na pewno jest jakaś ubecka historia, którą ubecy próbowali zdyskredytować Polskie Państwo Podziemne, przedstawić Polaków jako antysemitów, pomocników Hitlera itd., itd. I zabrałem się za ten tekst, za tą sprawę, żeby spróbować to no, pokazać właśnie to, jak to zostało zmanipulowane i odkryć prawdę. No i rzeczywiście było dla mnie dużym szokiem to, kiedy się dowiedziałem, że to było naprawdę tak, że to się wydarzyło. Rzeczywiście doszło do takiej dramatycznej historii. No i stanąłem przed takim dylematem, co z tym zrobić.
A ponieważ jestem zdecydowanym przeciwnikiem propagandowego podejścia do dziejów, do mitologizacji brązownictwa, jak Państwo wiedzą, to pomyślałem, że należy to opisać uczciwie, przedstawiając wszystkie znaki zapytania, które tam w tej sytuacji zaistniały i pokazać właśnie, że ta historia była bardzo krwawa, bardzo trudna i po obu stronach są rozmaite winy, o których należy, tak jak mówili moi przedmówcy, w spokojny sposób rozmawiać. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że ta książka też trochę wynika, czy też opiera się na takim moim przeciwstawieniu się pewnego rodzaju rywalizacji, która toczy się pomiędzy Polakami a Żydami, znaczy krótko mówiąc, kto więcej wycierpiał, kto tam został bardziej zamordowany. Na pewno Państwo zwrócili uwagę, że w Polsce, szczególnie po tak, no właśnie, jak Rafał powiedział, tak zwanej prawej stronie, często się mówi o tym, przegraliśmy bitwę, przegraliśmy wojnę o pamięć, prawda? No to znaczy, że my pamięć ma być jakimś rodzajem wojny, jakiejś konfrontacji przy pomocy, no właśnie, czego? To znaczy, przypominam takie stare powiedzenie, że na wojnie pierwszą ofiarą wojny jest prawda. A mnie interesuje, tak jak to mówił mój idol absolutny Józef Mackiewicz, uważam, że tylko prawda jest ciekawa, niezależnie od tego, jak ona jest. I żeby Państwu trochę przedstawić, co w tej książce jest, bo myślę, że tam jest dużo zaskakujących, fajnych spraw, które mogą być dużym rzeczywiście niespodzianką dla wielu czytelników, to chociażby jest historia o Żydach, którzy walczyli podczas II wojny światowej w Wehrmachcie i w Waffen-SS, bo tacy też byli. Było ich, proszę Państwa, 150 tysięcy. A Hitler sam siedział w swojej kancelarii, wystawiał im, to jest autentyczny fakt, wystawiał im takie specjalne certyfikaty honorowych Haryjczyków czy tam inne tego typu bzdury i rzeczywiście oni czuli się Niemcami, walczyli dzielnie na przykład przeciwko bolszewikom na froncie wschodnim. Jest rozmowa z Elim Gatem, który jest ocalałym z Holokaustu, polskim Żydem, który w Izraelu wywołał olbrzymią burzę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale kiedy po napisaniu książki Obłęd 44 różni ludzie mówili mi, no tak, łatwo mu było powiedzieć, że polskie powstanie było kompletnym szaleństwem, ale o powstaniu w getcie to już by w życiu czegoś takiego nie napisał, by się nie ośmielił. Otóż proszę Państwa, w tym ten pan Eli Gat mówi jasno o tym, że powstanie w getcie było fatalnym, koszmarnym błędem. Pokazuje on, że w momencie, kiedy to powstanie wybuchło, jeszcze kilkadziesiąt tysięcy Żydów było na terenie dzielnicy zamkniętej w Warszawie. Każdy z tych ludzi, proszę Państwa, przygotował sobie jakąś drogę przetrwania, jakąś plan ucieczki. Jedni przygotowali sobie takie specjalne skrytki na terenie getta, inni byli dogadani z jakimiś Polakami, że ich ukryją, inni jeszcze liczyli, że ze względu na to, że są wybitnymi fachowcami w swojej dziedzinie, to przetrwają w jakichś obozach pracy bądź też w fabrykach na terenie Rzeszy. I teraz wszyscy ci ludzie, proszę Państwa, pewnie by nie przeżyli, mówi pan Eli Gat. Być może przeżyłoby 10%, może 15%, tego nie wiadomo, ale bojownicy, którzy wywołali powstanie w getcie, wybrali za tych ludzi moment śmierci i oni zdecydowali o tym, kiedy ci ludzie zginą i że zginą i tego im nie wolno było robić. I pan Eli Gat, tak jak powtarzam, w Izraelu mniej więcej była taka sama burza po jego tekstach, jak w Polsce po mojej książce Obłęd 44. Napisał, że cała narracja dotycząca powstania w getcie warszawskim jest oparta na mitach. Mit pierwszy zakłada to, że Żydzi, i to wszyscy przecież tyle razy słyszeliśmy, nie chcieli iść jak owce prowadzone na rzeź, tylko chcieli z honorem, z bronią w ręku zginąć na terenie getta. No otóż pan Eli Gat mówi, że to jest mit, ponieważ w rzeczywistości duża część tych bojowników po bardzo krótkim walce z Niemcami uciekła na drugą stronę kanałami, na przykład innymi sposobami, przedostała się na stronę aryjską, uratowała się, a na pastwę niemieckiego straszliwego wetu pozostawiono właśnie tych nieszczęsnych cywilów. Kolejny taki mit związany z powstaniem w getcie, o którym mówi pan Eli Gat, to jest to, że Żydzi w swojej takiej właśnie, no właśnie polityce historycznej czy też propagandzie mówią o tym, no wreszcie pokazaliśmy tym paskudnym Niemcom, że Żydzi potrafią walczyć, że nie można już Żydów bezkarnie mordować, ponieważ potrafią się postawić, potrafią strzelać.
No otóż dramatem tej sytuacji, proszę Państwa, jest to, że podczas pacyfikacji getta w Warszawie Niemcy ponieśli straty w wysokości 16 zabitych żołnierzy, z czego jeden to był polski policjant, a drugi to był Ukrainiec. W związku z tym, jak Państwo widzą, w rzeczywistości właśnie podczas powstania w getcie Niemcy mogli bezkarnie mordować Żydów, no bo jak Państwo wiedzą, straty drugiej strony idą w dziesiątki tysięcy, jeżeli chodzi o pacyfikację getta i jego konsekwencje. Także tego typu mocnych tematów, tego typu, powiedziałbym, kontrowersyjnych spraw jest w tej książce więcej, chociażby opowieść o pierwszych dziesięcioleciach, pierwszych kilkunastu latach istnienia państwa Izrael, w których, proszę Państwa, na ocalałych z Holokaustu, którzy przybywali z Europy, mówiono mydło, bądź też mówiono ich pogardliwie Polakami. Co to oznaczało? Oznaczało to, że Sabrowie, czyli ci Żydzi, którzy urodzili się już na Bliskim Wschodzie, pogardzali tymi nieszczęsnymi ocalałymi z Holokaustu. Oni ich uważali za uosobienie tego, czego nienawidzili i czego wstydzili się w diasporze, czyli słabości, czyli tego, no właśnie, dobrowolnego niemalże marszu do komór gazowych. Nowi Żydzi, którzy stworzeni zostali w Izraelu, byli Żydami potężnymi, muskularnymi. Oni potrafili się bić, potrafili bić Arabów i wstydzili się tych swoich biednych europejskich kuzynów. Powtarzali im, że no, gdybyśmy my tam byli, to byśmy się tak łatwo nie dali, co oczywiście, jak wiecie Państwo, jest absolutną bzdurą. I to jest taka też niezabliźniona rana, która istnieje w Izraelu. Dzisiaj w Izraelu bycie ocalałym z Holokaustu no, ma się niemalże status świeckiego świętego, ale wówczas Żydzi, którzy przetrwali Holokaust, musieli ukrywać swoje straszliwe przeżycia, nie mówili o tym, żeby właśnie się na szyderstwa w Izraelu nie narażać, bo jest to naprawdę dramatyczna historia. Opowiada o tym Tom Segev, między innymi jeden z najwybitniejszych historyków żydowskich, który też oczywiście w Izraelu wywołał olbrzymie kontrowersje swoją książką, swoimi tezami. Poza tym w książce jest artykuł o Itzhaku Aradzie, czyli bardzo szanowanym ocalałym z Holokaustu, również szefem Instytutu Yad Vashem, który jest wielkim autorytetem moralnym w Izraelu, a który podczas wojny był w partyzance komunistycznej na terenie dzisiejszej Litwy, wschodniej Polski ówczesnej, okupowanej oczywiście, a potem zapisał się do NKWD i obecnie władze litewskie, nie wiem jak obecnie wygląda to śledztwo, ale jeszcze parę lat temu prowadziły przeciwko niemu śledztwo w sprawie zbrodni wojennych. No oczywiście pani Itzhak Arad w rozmowie ze mną mówi, że to jest motywowane antysemityzmem to całe śledztwo i że Litwini po prostu próbują tutaj się zemścić na biednym ocalałym z Holokaustu. Są też rzeczy o tyle zaskakujące, to a propos żydokomunistycznego stereotypu, o którym mówili moi przedmówcy, to znaczy opowieści też o zbrodniach dokonywanych na Żydach przez bolszewików, bardzo mało znane sprawy, chociażby o tym, jak wypełniony statek, czy też taka barka wypełniona żydowskimi uchodźcami odpłynął z portu w Rumunii, płynął do Palestyny, a po drodze sowiecka łódź podwodna z pełną premedytacją puściła w niego jedną czy dwie torpedy i wszyscy ludzie zginęli, oprócz jednego ocalałego, który żyje do dziś, z którym rozmawiałem i który występuje w tej książce. Poza tym myślę, że jeden z bardziej kontrowersyjnych tekstów to też wywiad, którego zresztą Paweł Lisicki mnie zainspirował, to znaczy o tym, co jest o Jezusie Chrystusie w Talmudzie, ale to już rzeczywiście może zostawię to, żeby Państwo to przeczytali sami, bo jest to naprawdę mocna rzecz. Jest tekst o rabinie Kahane i Baruchu Goldsteinie, czyli żydowskim terroryście, który w Hebronie dokonał takiej bardzo drastycznej masakry na palestyńskich cywilach. No a z drugiej strony oczywiście są teksty o terrorze, który dotyka Izraelczyków, Żydów, bo tutaj obie strony są jednak zaangażowane w ten konflikt. Jest tekst o szmalcownikach, ponieważ uważam, że jest to rzecz, o której należy mówić. Poza tym bardzo interesujący epizod, przerażający, ale z drugiej strony interesujący w dziejach okupacji. I nie ma powodu, żeby go patriotyczną gumką myszką wycierać, bo nie jesteśmy komunistami, o takich rzeczach należy mówić. Jeszcze dodam do Państwu, że piszę zarówno o tych polskich szmalcownikach, jak i o żydowskich szmalcownikach, bo to też się zdarzało. W okupowanej Warszawie grasowały często mieszane etnicznie gangi
i byli szmalcownicy żydowscy, którzy wyszukiwali dzięki temu, że znali doskonale to środowisko, wiedzieli jak to robić, Żydów ukrywających się po aryjskiej stronie ich szantażowali. W związku z tym, nie przedłużając, proszę Państwa, myślę, że w tej książce sporo mocno zaskakujących rzeczy. Myślę, że mam nadzieję, że to spodoba się Państwu również taka inna strona Piotra Zychowicza, bo do tej pory książki były trochę w inny sposób pisane. Były to takie duże narracje dotyczące zwrotnych momentów w dziejach Polski, a teraz trochę coś innego, ale mam nadzieję, że nie mniej ciekawego. Dobrze, ja teraz oddam głos panu Krzysztofowi Kłopotowskiemu, a dodam jeszcze tylko, bo Piotr tego nie powiedział, że jest też bardzo ciekawy rozdział dotyczący PRL-u z wywiadami w tle, z walką wywiadów, kontrwywiadów i tak dalej. To może jedno słowo. To rzeczywiście, to jest bardzo ciekawa historia. Otóż dzięki temu, że może mamy teraz pełny dostęp do dokumentów bezpieki polskiej, komunistycznej Polski, przepraszam bardzo, to możemy zobaczyć nie tylko w jaki sposób wyglądało werbowanie agentów w Polsce, TW i na tego typu historie, ale możemy też zobaczyć w jaki sposób działały służby specjalne komunistycznej Polski za granicą. I między innymi przekopałem się przez sporą liczbę papierów dotyczących operacji wywiadowczych służb PRL w Izraelu. Był to bardzo wdzięczny teren do działania dla służb polskich komunistycznych ze względu na to, że tam po prostu było bardzo wielu, no właśnie, przybyszy z Polski. Wielu z nich w jakiś sposób sympatyzowało z komunizmem, polskich Żydów, którzy trafili do Palestyny. No i ich rzeczywiście werbowano, co skończyło się no, kilkoma naprawdę niesamowitymi aferami szpiegowskimi. Każda z nich chyba się nadaje na sensacyjny film. Ci ludzie byli bardzo często dekonspirowani, pakowani do więzień w Izraelu. Mogę powiedzieć na przykład o jednym takim przykładzie. Służby PRL-u zinfiltrowały sam legendarny Shin Bet. Mieli tam swoją wtykę i to bardzo ważnego agenta, niejakiego Lucjana Lewiego. No i on wyrządził rzeczywiście olbrzymie szkody Shin Betowi. Doszło nawet do tego, że robił, ponieważ był, powiedział, że jest z zamiłowania fotografem i powiedział swoim kolegom z Shin Bet, że chciałby zrobić na swoje prywatne usługi zdjęcia każdemu z nich. I proszę sobie wyobrazić, że oni się zgodzili. No oczywiście te zdjęcia pojechały do Warszawy. No ale historia jego zdemaskowania jest kapitalna, która pokazuje, że chociaż ja wysoko oceniam zdolności sowieckich, czy też szerzej komunistycznych służb, uważam, że to jest jedyna rzecz, która bolszewikom jakoś w miarę wyszła, no to głupota ich była niebywała. Otóż w 50., powiedzmy, no w latach 50., kiedy zaczęli się pozbywać z aparatu terroru Żydów, którzy ubeków i innych funkcjonariuszy, no to pozwolono, wyobraźcie sobie to państwo, części z tych ludzi wyjechać do Izraela. Oczywiście służby izraelskie były dużo lepsze i natychmiast tych panów po zejściu z pokładu statku lub samolotu brały na bok. Bardzo często byli bici, zmuszani do wydawania wszystkich tajemnic swojej byłej firmy. No i właśnie jeden z takich panów podczas przesłuchania przez izraelskie służby powiedział, że macie kreta w Shin Becie. I w ten sposób skończyła się fascynująca historia Lucjana Lewiego, który trafił oczywiście do więzienia w Izraelu. No takich historii jest więcej w książce. Bardzo proszę, pan Krzysztof Kłopotowski. Rozumiem, że to będzie taka runda podsumowująca nasze spotkanie. Pan to przed chwilą przytoczył przykład szefa Instytutu Yad Vashem, przeciwko któremu władze litewskie prowadziły śledztwo z oskarżenia o ludobójstwo, udział w ludobójstwie. To się rzeczywiście może tak wydawać paradoksem, że instytucja Yad Vashem, która powinna być takim symbolem moralności, na jej czele stoi taki osobnik. No ale właśnie w wypadku Żydów musimy unikać takich pierwszych odruchów, dlatego że to jest tak skomplikowana historia tego narodu i tak skomplikowane produkuje psychiki, że trzeba się zawsze wgłębiać, kiedy spotkamy taki fakt. Na przykład w tym wypadku. On miał wtedy 17-18 lat, prawda? Człowiek, a potem został tym szefem instytutu, kiedy miał pewnie 60 czy ileś i był nim przez 20 lat. A przedtem jeszcze walczył o niepodległość, o wolność i o zachowanie Izraela w kilku wojnach toczonych przez Izrael. Więc mi się wydaje, że ja właśnie chciałbym uniknąć takiego tonu polemicznego, że my tu Polacy, złote ptaczy. Ja wiem, że pan to tego unika, ale na wszelki wypadek.
myślmy zawsze o tym, jak bardzo jest to skomplikowane, o wiele bardziej skomplikowane niż jakikolwiek inny naród na świecie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Paweł Lisicki. Dziękuję. Ja też, jak mówię, jestem z wielkim zwolennikiem skomplikowania. Im więcej skomplikowania, tym lepiej. I też się bardzo cieszę, że w tej książce jest tyle różnych punktów widzenia i tyle różnych wydarzeń i tyle różnych interpretacji i brak tak zwanej ogólnej historii i tak dalej. Ale ciesząc się z tego wszystkiego, no jednak przypomnę, że jeśli przypomnę, jak wyglądała w Polsce debata na temat Jedwabnego, no to przecież ta debata ani nie była skomplikowana, ani nie było tam wielu punktów widzenia, ani nie było tam różnych głosów, tylko był jeden dominujący. A jeśli coś mnie uderzyło w czasie tej debaty, to przecież głosy historyków, jeden z nich w tej chwili pełni nawet całkiem istotną funkcję, tak mi się wydaje, i odpowiada za dużą część stosunków polsko-żydowskich, z tezą taką, że Jedwabne było tak naprawdę pierwszym, było pewną formą, to była pewna forma prekursorstwa w Holokauście. Można sobie ten tekst odnaleźć, był opublikowany w Rzeczpospolitej z tezą taką, że Polacy tak naprawdę sami wymyślili Holokaust, który potem Niemcy powielili w innych krajach, ponieważ byli gotowi do zabijania Żydów. No przepraszam, jak mówię, pamiętajmy o jednej rzeczy. Kiedy takie pojawiają się takie różne opinie, nie możemy tracić moim zdaniem oglądu pewnej całości całego tego sporu. Bo gdyby to było tak, że wszyscy uznajemy tak zwaną skomplikowaność ludzkich losów i widzimy, że tu są naliboki, a tu jest coś innego. Tu są jedni, a tu są drudzy. To ja się z tego bym bardzo cieszył. Problem polega na tym, że to jest nieprawdziwe. To znaczy my uczestniczymy w tej debacie w taki sposób, że taki sposób podejścia jest tak naprawdę gdzieś na marginesie, a czymś dominującym jest tak zwana wielka opowieść, z której to wielkiej opowieści ma wyniknąć, że tak jak powiedziałem, bo to jest jednym z elementów tej mitologii związanej z debatą o Holokauście, wszyscy byli współsprawcami albo sprawcami i byli tylko jedni, którzy cierpieli, prawda? I dlatego tak trudna jest to dyskusja, bo gdybyśmy się zgodzili, że jak mówię, ludzki los jest skomplikowany, ludzie postępują różnie, są dobrzy i źli, w każdym narodzie zdarzają się tacy inni, to jak mówię, ja z tym nie mam żadnych problemów, ja to zawsze głoszę. Problem polega na tym, że bardzo trudno z czymś takim się przebić. Jak mówię, dlatego ja postrzegam tę książkę, bo tutaj autor się bardzo zastrzegał, mówiąc o tym, że ona jest właśnie tutaj taka różnorodna i taka skomplikowana i mówię, bardzo dobrze, że tak jest. Tylko, że w tej dyskusji bycie skomplikowanym czy różnorodnym oznacza tak naprawdę zajęcie stanowiska całkiem innego niż to, które w tej chwili dominuje, a ja się z tego bardzo cieszę, że takie głosy się pojawiają. Dziękuję. Zastanawiam się, co jeszcze trzeba dodać do tego. No, to książka Piotra nie jest pierwszą z takich książek, które pokazują jakieś fakty. Na przykład pamiętam taki bardzo fajny zbiór reportaży Barbary Stanisławczyk, 40 twardych, to się chyba nazywa. To są autentyczne historie świadków czasów okupacji, opowiadające o Holokauście, ukrywaniu Żydów, postawach Polaków, postawach samych Żydów, postawach tych ukrywanych Żydów po wojnie. Żadna z tych historii, każda jest właściwie materiałem na niesamowity film, którego nigdy w Hollywood by nie nakręcono, prawda? Bo właśnie jest skomplikowany. Jest w nim to skomplikowanie ludzkich losów. Muszę wrócić do tego, co mówiłem. To wszystko, że rozmawiamy o tych sprawach polsko-żydowskich w takiej niezdrowej atmosferze, to nie jest tylko kwestia tego, że oczywiście te stosunki między dwoma narodami, które żyły na jednej ziemi i oba się czuły narodami wybranymi, a to jest nieznośne, no bo nie ma na jednej ziemi miejsca na dwa narody wybrane, to samo w sobie jakby cała ta historia była skomplikowana. Ja akurat się poczuwam do bycia dziedzicem tej grupy społecznej, która najbardziej była antysemicka zawsze, czyli polskiego chłopstwa. No bo ona była antysemicka ze zupełnie zrozumiałych względów, nie mające to nic wspólnego z takimi bredniami, jakie tam, nie wiem, pani Cała wypisuje na przykład w książce o Żyd odwieczny wróg, gdzie usiłuje jakby wywieść antysemityzm, że to jest właściwie wynika z samego rdzenia polskości, a już co najmniej polskiego patriotyzmu i katolicyzmu i tak dalej. Nie, sprawa była prosta, ja to wiem jeszcze z rodzinnej tradycji. Przed wojną, gdzie się chłop nie obrócił, to jakiś Żyd go rdznął na kasie po prostu i tyle. I to była przyczyna rzeczywiście bardzo ostrego antysemityzmu polskich chłopów, a ponieważ
jakby proboszcz musiał być blisko swoich parafian, więc on też przeważnie był bardzo antyżydowski. Dopiero gdzieś tam na poziomie biskupów ten antysemityzm był łagodzony. Zresztą trudno mówić o antysemityzmie, to była reaktywność, to była realna wojna społeczna, realna wojna różnego rodzaju biedy, prawda? Bo to jest tak jak jedna miska, którą się i te za mało, żeby się jedni i drudzy najedli, a jedni i drudzy sobie tę miskę wyrywali. Więc to są wszystko bardzo fascynujące rzeczy. Ta historia jest niesamowitą historią do powiedzenia, tylko musimy się wyzwolić z tego kompleksu III Rzeczpospolitej, gdzie po roku 89, jak mówię, nastąpił dziki atak na polski patriotyzm, na polską dumę narodową, na polskie poczucie wspólnoty i to właśnie atak, którego orężem było to obsesyjnie powtarzane oskarżenie o tym, że Polacy są jakimiś szczególnymi antysemitami, że to w ogóle oni wymyślili antysemityzm, że powinni nigdy nie wstawać z kolan, wiecznie się bić w piersi, wiecznie mieć to poczucie winy, no w którym jakoś upatrywano, że to być może zabezpieczy przed zemstą za te rozmaite podłości tak zwanej Żydokomuny. Tak ja to przynajmniej interpretuję. Przypominam sobie taki wywiad, no nie może nie paść nazwisko tutaj szczególnie zasłużonego fałszerza historii, jakim jest Jan Tomasz Gross, który właśnie bardzo się zasłużył w tym dyskursie antypolskim, szerzącym zresztą skądinąd na zasadzie reakcji na autentyczny antysemityzm. Więc ja sobie przypominam taki wywiad, gdzie on w gazecie wyborczej opowiadał, no jak to się w ogóle stało. On mieszkał w Ameryce, przyjechał w 89 roku do Polski, akurat jak były wybory, nie w 90, przepraszam, bo to były wybory prezydenckie już wtedy, Wałęsa kontra Mazowiecki i tak jak opisuje, wyszedł z lotniska i zobaczył plakat Mazowieckiego, a na nim na czole Mazowieckiemu flamastrem ktoś gwiazdę Dawida domalował. Poszedł, zobaczył następny plakat, a tam znowu tym samym flamastrem, prawda, tak samo gwiazda. I tak aż do Żoliborza szedł i na wszystkich plakatach Mazowieckiego. No i wtedy on zrozumiał, jaki to potworny, antysemicki dzicz tutaj mieszka i jak ją trzeba chłostać, prawda, i rzucił się pisać te wszystkie swoje podłe, rozmaite historie. Tymczasem ja pamiętam z 90 roku, że widziałem dokładnie te same plakaty i widziałem, że jakiś idiota albo prowokator, raczej stawiam na to drugie, obleciał całe miasto i wszędzie jakby w identyczny sposób widać było, że tą samą ręką te gwiazdy Dawida są namalowane i że to nie ma jakby najmniejszego znaczenia. Więc tak wydaje mi się, że to jest jakby dobry przykład pokazujący, skąd się wzięło to wszystko. No była taka ogromna gotowość, potrzeba uznania Polaków za jakiś szczególnie podły, antysemicki pomiot, który musi być przywoływany do porządku, deptany. I to wywołało z kolei potem reakcję. Trzeba się z tego wszystkiego dopiero wyzwolić. No a prawda poza tym, że jak słusznie zacytował Piotr Józefa Mackiewicza, prawda jest jedyną rzeczą ciekawą, to jednak jak Ewangelia mówi, prawda wyzwala. I to zarówno prawda o żydowskiej policji w getcie, jak i prawda o polskich szmalcownikach, jak i prawda o tym, co polskie podziemie robiło z takimi szmalcownikami, jak ich dopadło, jak i prawda o tym, że nie wszędzie ich mogło dopaść, bo na przykład w Jedwabnem najpierw zostały zniszczone wszelkie instytucje i przedstawiciele państwa polskiego i jakiejkolwiek polskiego porządku, prawda, i została tylko populacja już kompletnie bezbronna wobec niemieckich prób wciągnięcia do kolaboracji. To wszystko, wszystkiego, tego strasznie potrzebujemy. No, prawdy potrzebujemy bardzo i ta książka, która dodaje, może w sposób nieusystematyzowany, no bo oczywiście można zarzucić Piotrowi, że są to impresje, są to teksty z różnych stron wzięte, są to rozmaite przyczynki, można powiedzieć, ale fascynujące. I dlatego jest to rzecz naprawdę bardzo warta, godna rozpropagowania. Proszę Państwa, zakończyliśmy teraz tą część, że tak powiem, dyskusyjną. Ja zapraszam i zachęcam do zadawania pytań. Przypomnę tylko i poproszę, żeby pytania były w miarę jasne i krótkie. Ja z mikrofonem będę tutaj starał się. Lojalnie ostrzegam, że będę zabierał mikrofon, jak ktoś będzie przedłużał. Pytanie jest dwa. Ja piszę na tematy polsko-żydowskie parę lat. Dlaczego Polak, który ratując zarotowanie Żydów i idzie pod ścianę, ma dostać taki sam medal jak Francuz, który idzie za to tylko do więzienia?
To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Są dwie książki o ratowaniu Żydów, o Żegocie. Od 15 lat walczę o ich wydrukowanie. Nikt nie chce... Jedną wydał PIF, drugą wydał Czytelnik. Byłem u nich wszystkich. Byłem w PIF-ie, Instytucie Pamięci Narodowej. Nikt nie chce być. Wszystko, co można mówić źle o Polakach, znajduje wydawców, a co mówi dobrze, nie znajduje. Bardzo przepraszam, że muszę to mówić. Mogę długo dyskutować z dostojnym autorem, ale chciałbym, żebyśmy wyszli z dwoma ideami. Nie wolno dawać Polakowi takiego samego medalu jak Francuzowi i wreszcie niech książki o Żegocie się ukażą, bo to jest skandal i jesteśmy wszyscy, a pan Lisiewicz jako wydawca powinien się tym zająć osobiście. Dziękuję. Przepraszam za tyle gadania. Dziękuję pięknie. Bardzo proszę, może pan redaktor, czy pan Piotr? Chodzi o to, że redaktor nazywa się Lisicki, a Lisiewicz to z Gazety Polskiej, ale to w szczegół. Coś. To ma pan oczywiście rację pod tym względem, że warunki, pod jakich polscy sprawiedliwi wśród narodów świata działali, są zupełnie nieporównywalne do tego, co się działo we Francji. Pamiętam, proszę państwa, kiedyś taką rozmowę miałem z pewnym francuskim intelektualistą, że siedziała w Brukseli w siedzibie Komisji Europejskiej, w siedzibie Parlamentu Europejskiego. No i no właśnie on mówi mi, że Polacy to straszni antysemici. Ja mówię, dlaczego? No bo wiadomo, nie zrobiliście wszystkiego, żeby ratować Żydów. Palcem nie kiwnęliście, na co ja mówię, co mogliśmy zrobić? On powiedział, no demonstrację na przykład pod domem Hansa Franka, strajk ogłosić i to w ogóle jesteś, nie będę z tobą gadał, jesteś antysemita, prawda? No to jasne, że tak. Natomiast to, wie pan, pański postulat, ja tak na szybko coś wymyśliłem, może by proponować Instytutowi Yad Vashem, żeby wprowadził medale dla sprawiedliwych srebrny, złoty i brązowy. No i wtedy to byłoby jakieś rozwiązanie. Złoto dla Polaków, brąz dla Francuzów, bo to jednak też wymagało pewnej odwagi od nich, chociaż rzeczywiście mniejszej. Jeszcze też taki drobiazg do tego pierwszego pytania, bo oczywiście to brzmi zabawnie, ta rozmowa z tym intelektualistą w siedzibie Komisji Europejskiej, ale proszę państwa, co najmniej w kilku istotnych książkach historyków znajduje się jak najbardziej na poważnie twierdzenie, że dowodem antysemityzmu na przykład polskiego kościoła było to, że polscy biskupi w czasie II wojny światowej nie wydali oświadczenia przeciwstawiającego się zbrodni na Żydach. To można znaleźć na przykład w ostatniej książce Timothy Snydera, Czarne Ziemię. Jest wprost takie twierdzenie i w książkach dwóch innych amerykańskich historyków. Niestety ta wizja II wojny światowej, gdzie na przykład Polacy mogli urządzić demonstracje, w czasie do których demonstracji zażądaliby od gubernatora Franka albo od Hitlera, żeby zmienił swoją politykę okupacyjną, jest przyjmowana jak najbardziej poważnie. Co więcej, są to tezy, które znajdują się w książkach ludzi mających tytuły profesorskie. Przedtem oczywiście zaakceptowane prace doktorskie i to funkcjonuje jako element tak zwanej normalnej debaty toczonej wśród tak zwanych ekspertów, analityków i znawców przedmiotu. Andrzej Cieślak. Ostatnio dużo się mówi o wkładzie Żydów do kultury polskiej, o tym, jak nas to ubogaciło. Chciałbym zapytać, jak pan ocenia wkład Żydów w dzieje Polski? Ujmując to inaczej, czy nam się opłacało, czy nasza historia potoczyła się lepiej dlatego, że byliśmy tak otwarci na tutaj napływ Żydów do Polski w trakcie naszych dziejów? Dziękuję. Piotr Zychowicz. Pan, tutaj siedzi koło mnie ekspert najlepszy od wkładu Żydów nie tylko w kulturę Rzeczypospolitej Polskiej, ale w ogóle całego świata. Wygląda na to, że chyba grubo ponad połowę nobli we wszystkich możliwych dziedzinach nauk ścisłych mają Żydzi. W związku z tym jasne, że tak. To znaczy ja jestem wielkim zwolennikiem, jak państwo wiedzą z innych moich książek, Rzeczypospolitej Wielonarodowej. Rzeczypospolitej, która rozciąga się na olbrzymich przestrzeniach Europy Wschodniej, która jest hegemonem i elementem tej Rzeczypospolitej. Nie są tylko koroniarze
Litwini i Rusini, ale są nimi oczywiście również Żydzi. Muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze mój dziadek opowiadał, no, że dla niego to jest coś naturalnego, no, że w dworze się mówi po polsku, w chałupie po litewsku, jak trzeba, a jeżeli chodzi o transakcje handlowe, to się mówi, jak wtedy mówiono, tak z przymrużeniem oka, szwargotem, prawda, czyli w jidysz. Żydzi byli naturalnym elementem Rzeczypospolitej. Trudno mi sobie w ogóle wyobrazić tą Rzeczpospolitą i wielokulturową mozaikę bez Żydów. I wie pan, no, trudno robić jakiś bilans zysków i strat, natomiast rzeczywiście wydaje się, że dla kultury polskiej oni mieli olbrzymie znaczenie i nie chciałbym, żebyśmy ich oddawali tak łatwo. Przepraszam. Jest taki przykład w książce, zresztą jedna z chyba bardziej wstrząsających rozmów, z jednym z wybitniejszych intelektualistów izraelskich, dramatopisarzem Itzhakiem Laorem, który napisał jedną ze swoich sztuk teatralnych o Szulcu, Brunonie Szulcu, Kawce i kilku innych wybitnych twórcach, głównie polskich Żydach, którzy mieli olbrzymi wpływ do polskiej kultury. I proszę Państwa, otóż oni są przedstawieni w ten sposób, że mają mundury izraelskiej współczesnej armii i są na patrolu na terytoriach okupowanych w Palestynie na zachodnim brzegu Jordanu. To znaczy, krótko mówiąc, Izrael obecnie, czy też pewne grupy w Izraelu próbują jakby w pewnym sensie tych Żydów nam odebrać, prawda? Czego, czy też w ogóle Europie Wschodniej, czego najlepszym przykładem była na przykład no rzecz absolutnie niebywała i bez precedensu chyba, czyli kradzież fresków Brunona Szulca z Drohobycza, które potem cudem znalazły się na wystawie w Instytucie Yad Vashem. No jest to rzecz niebywała, to znaczy musimy rzeczywiście bronić naszych Żydów, bo oni byli naturalnym elementem tej Rzeczypospolitej wielonarodowej. I przypomnę Państwu, dlatego warto, bo póki byliśmy wielką, potężną Rzeczpospolitą, to wszystkich sąsiadów myśmy prali, a obecnie, jak Państwo widzą, tak to wygląda, że jesteśmy krajem, który, delikatnie mówiąc, swoje wpływy pomniejsza, a nie powiększa w tej części świata. Dzień dobry, nazywam się Paweł Pławczyk. Mam takie pytanie. Czy w doborze tekstów, bo rozumiem, że książka rozłożyła się jakby, jest zbiorem materiałów zbranych w jakimś okresie czasu, czy w doborze tekstów, a w samej publikacji książki starał się pan zabrać, czy przyjąć takie stanowisko, że selekcja tekstów zachowa pewną równowagę między, powiedzmy to, szmalcownikami, a drugą stroną? Czy jednak jest to zbiór, który w pewien sposób, w pana ocenie, przybiera kolor biały bądź czarny bez definicji jakby emocjonalnej, po której stronie ta książka jakby miałaby stanąć? Dziękuję. No, tak absolutnie krótko mówiąc, znaczy to jest tak, wie pan, olbrzymia mozaika spraw, problemów, różnych drażliwych historii z dziejów obu narodów i stosunków polsko-żydowskich, że no, trudno było tutaj no, wyliczać co do jednego, w jaki sposób, co musi być i ważyć to w stosunku jeden do jednego właśnie. Starałem się rzeczywiście, proszę państwa, ułożyć z tych artykułów, które pisałem przez no, dobre kilkanaście lat, pewną całą narrację. Jeżeli były jakieś luki, to starałem się je wypełniać tekstami, które tam były dodane. I mi się wydaje właśnie, że ta książka jest trochę inna od takich typowych zbiorów zebranych artykułów. To znaczy ona się tworzy pewną całość, pewną spójną opowieść. No i też zdradzę Państwu tak plany na daleką, daleką przyszłość, ale jak tak zacząłem to wszystko zbierać, to się zebrało tyle materiału, że musieliśmy to ciachnąć o dobre 2/3, więc może jeszcze coś będzie w tym stylu w przyszłości wydane. Ja tylko taką krótką polemikę. Pierwsza sprawa o tej skomplikowaności, no bo tak się często tłumaczy, to takie skomplikowane, więc ktoś tam wstąpił do PPR-u, do UB, do KBW, to takie skomplikowane. Można się po prostu czasem zachować przyzwoicie. I to jest wtedy dużo mniej skomplikowane. Dla mnie taki synonimem skomplikowanego to jest właśnie takie dość, powiedzmy, niegodne zachowanie. Natomiast drugą mam taką uwagę, bo panowie tak trochę się zafiksowaliście, jeżeli chodzi o jedwabne. Bo w zasadzie sprawa jest jeszcze w toku, można by powiedzieć, bo
niedokończone są ekshumacje, są nowi świadkowie, znaczy świadkowie nie są nowi, ale do których ktoś tam dotarł, jest jakiś film państwa Kujbidów, więc tutaj byłbym ostrożny z wyciąganiem bardzo pochopnych wniosków. Dziękuję. W sprawie skomplikowania chciałem odpowiedzieć panu, mianowicie, tak jak wspomniałem już w swojej poprzedniej wypowiedzi, Żydzie mają poczucie wyjątkowości, wybrania przez Boga albo wybrali siebie sami przez bardzo staranne studiowanie pisma od 2000 lat czy ileś i swoim wkładem w cywilizację wykazują, że istotnie stoją ponad resztą rodzaju ludzkiego. Takie jest moje przekonanie i z tego czerpią usprawiedliwienie dla swoich wątpliwych etycznie zachowań. Dziękuję. Dzień dobry, Marcin Adelek. Ja mam takie pytanie odnośnie takiego zjawiska, które ma miejsce w ostatnich latach w Polsce. Otóż dość łatwo można uzyskać różnego rodzaju dofinansowanie na produkcję filmów, polskich filmów o martyrologii Żydów. Między innymi film Agnieszki Holland W ciemności, czy Ida, czy Pokłosie. Natomiast dość trudno jest uzyskać dofinansowanie na filmy o polskiej martyrologii. Mówię tutaj o Wołyniu Wojciecha Smarzowskiego. Jaka jest państwa, panów opinia na ten temat? Kilka słów komentarza, proszę. Dziękuję. Może się odezwę jako od pół roku, czy to od paru miesięcy człowiek umieszczony na liście ekspertów tak zwanego PiS-u. Moim zdaniem to jest problem czysto personalny. Po prostu. Tam, tak jak w wielu innych dziedzinach w III Rzeczpospolitej, kwestia rozdziału pieniędzy na produkcję filmową była kwestią sitwy, która tam po prostu siedziała. Już nie chcę po nazwiskach wymieniać, ale w sumie tak naprawdę to się kończyło zawsze na trzech osobach, które decydowały, jak na produkcje fabularne zostaną pieniądze przydzielone. I to były osoby, które miały akurat takie, a nie inne, czy mają takie, a nie inne poglądy i przekonania. W związku z czym rzeczywiście było tak, że jak w jakimkolwiek projekcie pojawiały się nuty patriotyczne, chęć odkrywania jakiejś chwalebnej polskiej historii, no to on gdzieś tam, oczywiście nikt nie mówił, że to jest złe, nie, nie, to bardzo ciekawy projekt, tylko wiecie, to trzeba jeszcze to go tutaj zrecenzować, tam no, zastanowić się, bo to jest skomplikowane w realizacji i tak dalej. Natomiast tamte projekty właśnie typu nawet takie Badziewie jak Pokłosie szły dość prosto, bo były ideologicznie słuszne. Nie sądzę, żeby istniały tu jakieś dalej idące wytyczne. Kwestia po prostu konkretnych person, też układów sitwowych w środowisku filmowym, które ma swoje układy, no tak jak każde inne, niespecjalnie zdrowe. Czy to się zmieniło w tej chwili? Szczerze mówiąc, ja nic o tym nie słyszałem. Jak na razie to te zmiany są takie kosmetyczne raczej i być może nowa władza boi się otwarcia tutaj frontu kolejnego. Być może uważa, że coś wynegocjuje, to znaczy, że jak zrobimy jeden, dwa filmy, nie wiem, może o Monte Cassino, może jeszcze jeden o Powstaniu Warszawskim, ale jednocześnie tej starej sitwie dalej będziemy dawać doić, a może ta stara sitwa jednak zrobi, bo może właściwie kompromis idzie w tym kierunku, że będziemy robić filmy patriotyczne, ale pod warunkiem, że będą robić je ci sami producenci i artyści, co wcześniej robili te firmy takie na fali, że to prawda, trzeba, Polacy się muszą uderzyć w piersi, odkryć swoją prawdziwą, czy tutaj haniebną historię. No, nie ma to związku jakby z ustawodawstwem, czy nawet z instytucjami, tylko po prostu z układami. No, bo jak to pisał Janusz Szpotański, niestety są układy, a na układy nie ma rady. Tak przynajmniej tak on pisał. To od razu chciałem tutaj, przepraszam, znowu będę niuansował coś, ale nie wrzucałbym jednak do jednego worka Idy i Ciemności z Pokłosiem, no bo to, o ile te dwa pierwsze filmy da się oglądać, no to rzeczywiście ten trzeci to jest jakaś totalna katastrofa, to że to państwo polskie dofinansowało film, który przedstawia scenę ukrzyżowania Polaka upominającego się o Żydów w roku 2000 na polskiej wsi, no to już nawet trzeba było mieć
olbrzymią wyobraźnię i jest to rzecz po prostu, której nie da się oglądać. Natomiast wie pan co, muszę panu powiedzieć a propos tego, czy się coś zmienia, czy się nie zmienia. Ja jak dowiedziałem się, że pan Smarzowski, który zresztą muszę powiedzieć jest moim ulubionym, po fenomenalnej Róży, reżyserem obecnie polskim, ma kłopoty z zebraniem pieniędzy na Wołyń. Rzeczywiście zabrakło tam pieniędzy na dokończenie tego projektu, na montaż. No to napisałem taki krótki wpis rzeczywiście na Facebooku, że jest to totalny skandal, że na pokłosie są pieniądze, a na film o ludobójstwie Polaków na Wołyniu pieniędzy nie ma. I rzeczywiście tutaj wije się wpis. Skontaktował się ze mną przedstawiciel PiS-u i film Wołyń dostał maksymalne wsparcie obecnie, od jakie można, chyba 4 miliony złotych, proszę nie poprawić, jeżeli się mylę, od PiS-u. I mam nadzieję, że sprawa zakończy się happy endem i 7 października film zobaczymy. Znaczy jeszcze bym... Jeszcze bym dodał jedno, że też artyści wbrew, przynajmniej w tej branży, wbrew stereotypowi, to nie są ludzie, którzy dla sztuki chcą umierać z głodu czy na gruźlicę. Oni chcą zarabiać, a zarabia się, jak film odniesie sukces międzynarodowy. A sukces międzynarodowy, no film o żołnierzach wyklętych czy o Armii Krajowej nie odniesie sukcesu międzynarodowego. Film o Polakach antysemitach, którzy a co najmniej warunkiem jest coś takiego jak Widzie, która w zasadzie nic wrednego, prawda, nie zawiera, ale nie polemizuje, daje się wpisać w taką wredną dla Polski narrację, która tam obowiązuje, no to umówmy się, jakby Ida nie miała takie zadziory, prawda, burzące tę narrację, to pewnie by takiego sukcesu nie odniosła. No. Dobry wieczór, Adam Kępa. Ja chciałem zapytać o powody niechęci pomiędzy katolikami i Żydami, bo taką niechęć, no trzeba przyznać, można dostrzec w historii. I pan Rafał Ziemkiewicz tutaj trochę tak machnął ręką na kwestie religijne i powiedział, że z perspektywy chłopskiej tak naprawdę to były przede wszystkim te przyczyny ekonomiczne. Natomiast ja chciałbym jednak zadać ponownie to pytanie, czy jednak tutaj pomiędzy chrześcijaństwem, katolicyzmem a judaizmem no nie ma jakiejś takiej, można powiedzieć, fundamentalnej, dramatycznej sprzeczności, która sprawia, że no współistnienie tych dwóch społeczności, dwóch religii, jeżeli te religie się bierze poważnie, no tak naprawdę no musi prowadzić do jakiegoś napięcia i niechęci, nieufności, no bo tak naprawdę mamy do czynienia z kwestią zupełnie fundamentalną, to znaczy postrzeganiem Jezusa Chrystusa, prawda? Tutaj no, mamy takie dwie, można powiedzieć, narracje. Z jednej strony mówi się o tym judeo-chrześcijaństwie, czyli że właściwie chrześcijaństwo tak płynnie sobie wyszło z judaizmu i tutaj nie ma tej sprzeczności, ale z drugiej strony, jeżeli patrzy, trzeba zwrócić uwagę, że judaizm w dużej mierze kształtował się również po Chrystusie i chociażby te treści, które w Talmudzie można o Chrystusie przeczytać, no tutaj można odesłać do tego wywiadu, który jest w książce pana Zychowicza, no ale jakby już skracając, chciałem zapytać tak naprawdę o to, czy chrześcijanie i Żydzi tak naprawdę z uwagi na tą fundamentalną sprzeczność, że nie są skazani na pewną formę takiego niechęci i napięcia, jeżeli żyją właśnie na jednym terytorium wspólnie jakoś. To może ja się podejmę odpowiedzi na to pytanie. Tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o książkę, to polecam państwu bardzo ciekawy wywiad z Peterem Schäferem. To jest Peterem Schäferem. To jest profesor studiów judaistycznych na Uniwersytecie w Princeton. I mówi tam rzeczy zupełnie niebywałe z punktu widzenia oczywiście takiej poprawnościowej dyskusji. Krótko mówiąc, mówi rzeczy, które zwykle do tej pory znajdowały się w pismach, które z pewnością przez dużą część opinii publicznej i znawców były odrzucane jako, bo były traktowane czy uważane za antysemickie. Przynajmniej część tych opinii tutaj w książce, w tym wywiadzie z Schäferem jest. Natomiast na pytanie tak ogólnie zadane, czy istnieje
można by zadać, można by to pytanie sformułować w ten sposób. Czy istnieje naturalny napięcie, naturalny konflikt między chrześcijaństwem a judaizmem? Bo rozumiem, że do tego by się to sprowadzało. No to można powiedzieć tak, jeśli popatrzymy na to, co obecnie Kościół na ten temat mówi, no to takiego napięcia w ogóle nie ma. Co więcej, podam Państwu taki przykład. Sam widziałem to w Rzymie, gdzie byłem w zeszłym roku, to były wakacje. Wchodzę na plac Świętego Piotra. Na placu Świętego Piotra jest taki gigantyczny plakat. Na tym gigantycznym plakacie jest zdjęcie błogosławiących sobie nawzajem Emilio Toffa, to jest były rabin naczelny Rzymu, i Jana Pawła II. Stoją obok siebie, prawda, i sobie nawzajem błogosławią. A pod tym było takie odesłanie z tegoż właśnie plakatu do specjalnej wystawy, która też była zorganizowana na tyłach placu Świętego Piotra. To była wystawa poświęcona, skrótowa oczywiście, stosunkom chrześcijaństwa i judaizmu. Wystawa była zorganizowana chyba przez 30 różnych instytucji zajmujących się walką z upamiętnieniem Holokaustu. 19 z nich było ze Stanów Zjednoczonych, 5 było tam z Wielkiej Brytanii, 5 z jakichś różnych innych miejsc. No i myślę, że katolik, który by przeszedł, który obejrzał tę wystawę, nie było tam wielu zwiedzających, byłem jednym, myślę, akurat kiedy tam szedłem, chociaż mówię Państwu, to było na placu Świętego Piotra, tuż przy bazylice Świętego Piotra, więc naprawdę miejsce, bym powiedział, wyjątkowe, eksponowane, ale rzeczywiście jakoś specjalnie wielu pielgrzymów i chętnych tam się nie pojawiło. No ale wiedza, jaką można było zaczerpnąć po obejrzeniu tej wystawy, była mniej więcej taka. Straszliwe chrześcijaństwo, które nic innego nie robiło, tylko prześladowało Żydów przez całe swoje wieki. Dowodem tego prześladowania była modlitwa wielkopiątkowa, która mówiła o... Gdy to katolicy modlili się za niewiernych czy wiarołomnych Żydów, to ta wielka zmiana nastąpiła w momencie, kiedy Jan XXIII, a potem Paweł VI zmienili tak naprawdę tę modlitwę. Jan Paweł II całkowicie te stosunki zmienił, no i teraz jest wszystko dobrze, byle tylko katolicy o tej swojej strasznej przeszłości pamiętali i za to chrześcijaństwo nieustannie przepraszali. Oczywiście za to chrześcijaństwo tradycyjne. No i tak to wygląda, mam wrażenie, w tak zwanych oficjalnych dokumentach watykańskich, kościelnych, których można by tutaj wiele cytować. Przypomnę ostatni dokument, który pojawił się w Watykanie, podpisany przez kardynała Kurta Kocha. To jest kardynał, który kieruje tą instytucją zajmującą się dialogiem chrześcijańsko-żydowskim. Wynika z niego, jeśli się w niego tak naprawdę wczytać, że judaizm jest tak naprawdę równoprawną drogą do zbawienia. Oczywiście ja trochę skracam i trochę to trywializuje, ale de facto taki byłby z tego wniosek. No i oczywiście ten wniosek, ten sposób patrzenia jest radykalnie inny niż to wyglądało w przeszłości, gdzie gdyby moim zdaniem poważnie traktować tak zwaną zasadę sprzeczności i poważnie traktować język, to nie da się uznać, że twierdzenie, że Jezus był Chrystusem, tym, na którego Izrael czekał, jednocześnie nim nie był, są równie prawdziwe i równie, że tak powiem, odpowiadają rzeczywistości. No ale ponieważ dzisiejszy Kościół no nie takich wygibańców językowych potrafi dokonać i mam wrażenie, że język dialektyczny absolutnie dominuje, w związku z tym wszystko ze wszystkim można pogodzić, tylko zależy od tego, z jakiej perspektywy spojrzymy i jak będziemy coś interpretowali, no to oczywiście, jak mówię, dzisiejsza filozofia dialogu nie takie sprzeczności ze sobą godzi i wszystko jakoś tam razem funkcjonuje. Ja osobiście, nie przyjmując tego elementu dialektycznego, uważając, że jest to forma naruszenia i zdrowego rozsądku i właśnie normalnego docierania do prawdy, uważam, że istnieje nieusuwalny konflikt dogmatyczny między chrześcijaństwem a judaizmem, czyli tym wyznaniem, które nie uznaje w Jezusie Chrystusa i w Jezusie Mesjasza. Ale jak mówię, większość współczesnych teologów uważa, że ten problem rozwiązało, przekroczyło i on już właściwie teraz nie obowiązuje, a jedyne, co nam zostało, to przepraszać za te straszne czasy, kiedy ludzie uważali inaczej. Dobry wieczór, Chris Milczarski. Co sądzicie, panowie, o możliwości rzeczowej dyskusji w skali globalnej na temat relacji polsko-żydowskich, w ogóle Holokaustu, rzeczowej dyskusji opartej na faktach i prawdzie, tak jak to pan Piotr tutaj próbuje robić w swojej książce, zwłaszcza w kontekście faktu, że światowe media, gazety,
telewizje, Hollywood są głównie w rękach żydowskich. Dziękuję. To jest bardzo trudne. Myślę, że trzeba rozmawiać w sposób odważny, tak jak przykład tego dał pan Piotr. Panie Piotrze, brawa za to. Po prostu nie dać się zastraszyć oskarżeniami o antysemityzm. Przebywać na gruncie faktów, wtedy, kiedy to jest możliwe, ale też zrobić jedną rzecz, mianowicie spojrzeć na świat z żydowskiego punktu widzenia. Przed chwilą pan Paweł mówił o nieusuwalnym konflikcie między judaizmem a chrześcijaństwem. Proszę państwa, pomyślmy, jak strasznego bluźnierstwa dopuścił się Jezus, twierdząc, że jest Synem Bożym. Bluźnierstwa z punktu widzenia chrześcijan, z punktu widzenia judaizmu. To jest po prostu niewyobrażalne, co on zrobił. I ten konflikt jest po prostu nieusuwalny. Poza tym pamiętajmy też o tym, jakie z tego wyniknęły skutki dla Żydów na całym świecie. Z tego, że powstało chrześcijaństwo, wyewoluowało z sekty judaistycznej. Więc ja myślę, że w takim dialogu trzeba właśnie prowadzić odważną politykę. Trzeba też oczywiście zakładać własne media. Pan Paweł tutaj znał znakomity przykład parę razy. I po prostu nie da się zastraszyć. W skali globalnej to jakby nie ma problemu w tej chwili chrześcijańsko-żydowskiego. W skali globalnej, a przynajmniej europejskiej, to jest tak, że Żydzi padają ofiarą tego idiotycznego kursu głaskania muzułmanów. Ponieważ gdzie muzułmanie przyjeżdżają, to pierwsze co robią, to biją Żydów. A nie chrześcijanie ich biją, prawda? To jest jak statystyki mamy, że w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji się odnotowuje rocznie 1500 ekscesów, przemocy wobec Żydów, podpalania synagog, niszczenia cmentarzy żydowskich, innego rodzaju ataków, bo takie są statystyki, to przecież tego nie robią chrześcijanie. No ale też chrześcijanie nie mogą tego zauważyć, bo to tak jak z tym opowiadałem już o tych czarnoskórych antysemitach w Stanach Zjednoczonych. No, nie można być antysemitą, ale rasistą też być nie można. Ja tutaj rzeczywiście, jak słusznie ktoś z pytających zauważył, ja jestem rzecznikiem raczej takiej tezy, że tu interesy decydują, a nie sprzeczności doktrynalne czy religijne, bo ja by tu powiedzieć, że oczywiście wszyscy od zawsze wiedzieli, że Żydzi zabili Pana Jezusa, ale dopóki nie było jakiegoś powodu, żeby tym Żydom coś ukraść na przykład, albo że oni psuli interesy, albo coś takiego, to jakoś tam w historii zawsze chrześcijańskie społeczności jakoś łatwo przychodziły do porządku dziennego nad tym faktem. Dopiero narastało takie wzmożenie, że jednak trzeba Jezusa pomścić właśnie w tych chwilach, kiedy napięcia socjalne i materialne narastały. Ja myślę, że tutaj no też kwestia jest taka. Jeśli mówimy o historii polsko-żydowskiej, kto ma interes w tym, żeby prawdę o tej historii ujawnić? No, na pewno nie organizacje typu Światowy Kongres Żydów, który patrzy tylko, z kogo by tu jeszcze jakieś kasabubu wydusić za Holokaust. Na przykład, nie wiem, firma jakaś ołówki produkowała i sprzedawała Niemcom w 30-tych latach. Można udowodnić, że bez tych ołówków Holokaust byłby niemożliwy, bo Niemcy tymi ołówkami robili spisy jakieś, w związku z czym hukniemy ich, zrobimy kampanię wielką prasową, że to jest antysemicki koncern i dopóki się nie okupi, prawda, to nie zostanie. No tak to działa. To nie jest tak, ja właśnie nie do końca wierzę w ten geniusz żydowski, bo oczywiście to, co tacy różni złodziejaszkowie żydowscy robią, wielcy złodziejaszkowie, te kancelarie wielkie, tego, co Alan, co nazwał pan Finkelstein Holocaust Industry, tego przedsiębiorstwa Holocaust, one oczywiście sprowadzają duże nieszczęście na Żydów jako takich. No ale ponieważ Żydzi mają taki zwyczaj po rozmaitych przykrościach, które ich spotkały w dziejach, że sami siebie nawzajem nie krytykują, to są bezbronni właśnie wobec swoich własnych szwindlarzy. I to się wszystko gdzieś tam toczy w jakąś przedziwną sprawę, w przedziwną stronę. I ja nie bardzo widzę, czy ktoś jest w stanie, tu rzeczywiście my jakoś możemy oczywiście walczyć o prawdę i to trzeba robić, ale nie byłbym optymistą co do tego, że
ten splot wypadków można rozwiązać, jakoś on się skończy prawdopodobnie znowu jakimiś strasznymi, nieprzyjemnymi, delikatnie mówiąc, zajściami. Obyśmy zdołali się utrzymać od nich jak najdalej. Ja jeszcze krótko do tego dodam a propos właśnie gniuszu żydowskiego. Znaczy, proszę Państwa, w ogóle dzieje tego narodu, szczególnie w ostatnich latach, pokazują, jak wiele stereotypów, jakie ludzie mieli na temat Żydów, okazały się absolutnie bezsensowne. Znaczy, na przykład znacie Państwo to słynne przekonanie, które panowało w latach 20. i 30. o słynnym żydowskim nosie. Prawda? Nosi, Żydzi zawsze wszystko przeczują, zawsze będą wiedzieli wcześniej o wszystkim i będą na to przygotowani. No, Holokaust pokazał ich, tą społeczność, jako kompletnie bezradną, zagubioną, która padła ofiarą straszliwego rzeczywiście ludobójstwa. Kolejny mit, który zawsze panował, to słynny mit o żydowskiej solidarności, prawda, że Żydzi swoim braciom nigdy nie dadzą zrobić krzywdy, a historia Holokaustu pokazuje i stosunku Żydów z Ameryki czy Żydów nawet z Palestyny do tego straszliwego koszmaru, który toczył się w Europie, pokazuje jasno, że był to kolejny mit, żadnej solidarności żydowskiej nie było. No a wreszcie kolejny mit to słynny mit o tchórzostwie Żydów. To znaczy, widzicie Państwo te wszystkie żarty, które były w latach 20., 30. o bojowej wartości Żydów. Żyd, żołnierz, no to wydawało się, że po prostu samo w sobie dowcipem. No a dzieje Izraela. A dzieje Izraela pokazały... Przepraszam, coś mamy, kłopoty techniczne. A dzieje Izraela i tego, jak Żydzi potrafili po kilku swoich arabskich sąsiadów naraz, na przykład w wojnie sześciodniowej w 1967 roku pobić, pokazały, jak bardzo i ten stereotyp był nieprawdziwy. W związku z tym to jest kolejny taki dowód na to, że tak jak mówił pan Krzysztof Kłopotowski, mamy do czynienia z niezwykle fascynującą, ciekawą i często zaskakującą społecznością. Jeszcze a propos kasy, bo to o tym żeśmy nie mówili, ale to jest oczywiście rzecz, o której trzeba powiedzieć dwa słowa. To znaczy duży wpływ na napięcia polsko-żydowskie mają oczywiście roszczenia, jakie są wysuwane pod adresem państwa polskiego i Polaków, finansowe. To jest rzeczywiście pewien problem. Moje stanowisko jest osobiście tutaj jasne, to znaczy należy to rozdzielić na dwie grupy. To znaczy, jeżeli żyją spadkobiercy, bądź też, bo się zdarzają takie przypadki, żyją nadal właściciele danych budynków, to jak najbardziej prawo własności, każdy prawicowiec to wie, jest święte i należy im się rekompensata za to albo oddanie w naturze tego. Natomiast oczywiście nie może być takiej sytuacji, w której organizacje żydowskie z Ameryki, ludzie, którzy nie mają absolutnie nic wspólnego z tymi zabitymi, zamordowanymi przez Niemców Żydami, domagają się za ich własność jakieś rekompensaty właśnie na zasadzie jakiejś kolektywnego zadośćuczynienia. Jest to absurdalne. To ktoś kiedyś to powiedział, to tak jakby na jakiejś ulicy w, nie wiem, w jakiejś polskiej dzielnicy w Chicago umarł nagle jeden z pan Kowalski i jego sąsiedzi by zażądali, żeby na przykład jego samochód by dostali i powiedzieliby w sądzie, dlatego że my też byliśmy Polakami. No jest to kompletny absurd, to znaczy no rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z sytuacją bardzo dwuznacznie moralnie dwuznaczną. Jest tutaj wywiad z wspomnianym profesorem Finkelsteinem, który rzeczywiście z walki z tymi organizacjami żydowskimi uczynił jakąś swoją misję życiową i on tam mówi naprawdę wstrząsające rzeczy. Otóż profesor Finkelstein miał rodziców, którzy pochodzili między innymi z Warszawy, z miejsca, gdzie tutaj dzisiaj jesteśmy. I on mówi, że to, co najbardziej go wścieka i rzeczywiście oburza w działalności tych organizacji, to, że one występują w imieniu ocalałych z Holokaustu, czyli moich rodziców biednych, o których mówi profesor Finkelstein. I kiedy patrzę, mówi, na tych wszystkich bankierów, przepraszam, prawników, którzy zajmują się tym szantażowaniem, którzy latają na Hawaje w prywatnych samolotach, mają najlepsze garnitury i przypominam sobie, że moi rodzice dostali $3000 odszkodowania za pobyt w Auschwitz i w Buchenwaldzie, to szlak mnie po prostu trafia. I słusznie mówi, że gdyby te wszystkie pieniądze, które już te organizacje żydowskie dostały za Holokaust, zostały rozdzielone pomiędzy wszystkich ocalałych z Holokaustu żyjących obecnie na świecie, to każdy mógłby sobie postawić dom z basenem.
a rzeczywistość jest bardzo smutna, to znaczy w wielu przypadkach są to ludzie bardzo mało, bardzo niezamożni, którzy nie mają pieniędzy na leki, na abonament telewizyjny, który w Izraelu też jest i tego typu inne podstawowe rzeczy, często na jedzenie. Jest to też jedna z takich dyskusji, które toczą się w Izraelu i Żydzi w tej sprawie też są bardzo podzieleni. Ja jeszcze tylko jedną rzecz bym dorzucił, bo tutaj Rafał Ziemkiewicz bardzo dużo mówił o tym elemencie interesów. Ja oczywiście zgadzając się z dużą częścią, jednak bym powiedział o tym, że ten element, który bardzo utrudnia tak zwany globalny dialog, pomijając czy biorąc chwilowo w nawias kwestię interesu, jest jednak moim zdaniem jednak bardzo w dużym stopniu elementem ideologicznym. Mianowicie jesteśmy w takiej trochę sytuacji, że ten Holokaust poza faktem, czyli poza samym ludobójstwem, stał się pewnego rodzaju formą świeckiej religii dla dużej części Żydów, która jest pewnego rodzaju namiastką dla religii prawdziwej. Tak? Znaczy duża część zeświadczonych, szczególnie Żydów, potrzebując tego elementu tożsamościowego i zachowania tego elementu wybraństwa, o którym wspominał Szef Kłopotowski, potrzebuje jakiejś formy ideologicznego odróżnienia się i jakiejś formy ideologicznej tożsamości. I ta, w związku z tym wydaje mi się, że tym elementem, który w tej chwili dostarcza tą tożsamość, staje się w dużej mierze traktowana jako świecka religia, czyli nie jako fakt, tylko jako pewnego rodzaju ideologia, właśnie ta świecka religia Holokaustu, która składa się właśnie z tych kilku dogmatów. Uniwersalizm, prawda cierpienia, jedyność, niepowtarzalność i przeświadczenie, że prowadziła do niego cała dotychczasowa historia. Jeszcze chciałem w sprawie odszkodowań za mnie bezspadkowe powiedzieć, że jest to sytuacja bardzo niebezpieczna dla samych Żydów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli uznać na mocy prawa polskiego, czy jak w wielu innych krajach, mienie pozostawione bez spadkobierców przechodzi na skarb państwa. Jeżeli się Żydzi domagają jakichś odszkodowań za to mienie bezspadkowe, to znaczy, że nie uznają prawa polskiego, tylko że są częścią jakiejś ponadnarodowej wspólnoty, której nie obowiązuje polskie prawo. Jeżeli tak, to czy obecnie Żydzi zajmujący wpływowe stanowiska w III Rzeczpospolitej okażą się lojalni w przyszłości, a jeżeli się okażą nielojalni, jeżeli powstanie podejrzenie, to czy nie należy przeprowadzić czystki antysemickiej w Polsce? To jest proste, logiczne wnioskowanie, szalenie niebezpieczne dla Żydów. I dlatego też jako sympatyk Żydów chciałbym prosić Żydów, żeby się o to mienie bezspadkowe nie upominali. Proszę Państwa, i to będzie teraz już ostatnie pytanie niestety, bo czas płynie nieubłaganie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. No cóż, na końcówkę może to będzie troszkę odbiegające od tego, co panowie teraz mówili, pytanie, ale chciałem mieć troszkę takie pytanie z historii współczesnej, właściwie najnowszej. No cóż, jak wiemy, Izrael obecnie, może słowo okupuje, to jest złe określenie, ale zrobiło sobie protektoraty ze strefy Gazy i z Palestyny. I jak wiemy z różnych źródeł, dochodzi tam do łamania różnych praw człowieka. Także tam doszły nawet słuchy podobno, że podobno dochodzi do powstawania jakichś stref wyłącznie dla Żydów, dla wyganiania Palestyńczyków, czy dla wszelkich różnych działalności łamiących w pewien sposób prawa człowieka. No i jest to troszkę marginalizowane, wydaje mi się, na arenie międzynarodowej w porównaniu na przykład, kiedy w Iranie dochodzi do jakiejś pojedynczej okazji łamania praw człowieka, to w tym wypadku nagle Iran staje się takim epicentrum terroryzmu, epicentrum zła na świecie, podczas kiedy Izrael, tam nawet sprawdzałem statystyki jakiś czas temu, dochodzi do ponad 70 pogwałceń praw człowieka. I chciałem się panów zapytać, czy już nawet nie tyle dlaczego Izrael prowadzi taką politykę, powiedzmy, czy tam asymilacyjną, czy być może dążącą do tego, żeby zająć całe połacie Ziemi Świętej, tylko dlaczego jest to tak jakby marginalizowane na arenie międzynarodowej? Dlaczego to jest, dlaczego powiedzmy balans win każdej ze stron jest niesłusznie oskarżany jakby nieporównywalnie zgodnie z tym, czego się dokonało? Dziękuję. To może wie pan, no, teraz a propos Józefa Mackiewicza, o którym dzisiaj mówiliśmy, wyszły teraz takie tomy zebrane jego tekstów i on tak właśnie napisał, że za co ceni Żydów, za ich wrodzony liberalizm w Izraelu, podobno z tym nie jest najlepiej. Natomiast, no, wie pan, ja mam akurat to dokładnie odwrotne wrażenie niż pan, ale to subiektywna sprawa, znaczy ja uważam, że jest odwrotnie, znaczy każde działania Izraela są
nieprawdopodobny sposób rozgłaszany na całym świecie. Jest mnóstwo na ogół lewackich organizacji propalestyńskich, które działają na terenie Europy, bardzo głośnych, bardzo widocznych. Cały czas słyszymy, jak Izrael, że jest państwem tam faszystowskim, apartheidu i tak dalej, a rzeczywistość jest jak zwykle, no, już to od znudzenia będę to mówił, ale skomplikowana, to znaczy obie strony w tym konflikcie przelewają krew. Nie jest tak, że Palestyńczycy są święci, a Izraelczycy są absolutnie samymi zbrodniarzami i odwrotnie. Sprawa jest niezwykle trudna. Konflikt się toczy już od ponad pół wieku. No są dwa możliwe rozwiązania. Albo oczywiście takie pozytywne bym powiedział, znaczy albo zostanie, Żydzi zrezygnują ze swojego marzenia o stworzeniu żydowskiego państwa na Bliskim Wschodzie i zgodzą się na jakąś formę państwa wielonarodowego z Arabami. No ale to po takiej ilości przelanej krwi i takiej potwornej nienawiści trudno jest sobie wyobrazić, chociaż jak ja to mówię moim żydowskim znajomym, to oni mówią, jak to, no a Polacy z Niemcami jakoś potrafili jeszcze więcej, macie rozmaitych tam zaszłości historycznych, a jesteście razem w jednej federacji obecnie, nie macie granic i tak dalej, ale chyba tam historia jest zbyt świeża jednak. No a druga jest możliwość taka, żeby się z terytoriów okupowanych po prostu wycofać i spróbować Palestyńczykom stworzyć warunki na stworzenie własnego państwa, która z tych stron zwycięży, zobaczymy, ale też nie patrzyłbym na ten konflikt w ten sposób tak bardzo jednostronny, jak pan to przedstawił. Może ja tylko też jeszcze dorzucę. Ja uważam, że ten konflikt, nie wchodząc, bo mam ostatnie pytanie i mało czasu, ale jednak jest trochę tak, że Izrael jest częścią Zachodu w tamtym rejonie. I akurat z tego punktu widzenia też trochę na to patrzę, że to jest też pierwszy przypadek, kiedy Żydzi zachowują się tak, jak ludzie odpowiadający za własne państwo. A tam, gdzie jest państwo, które jest szczególnie zagrożone, bo pamiętajmy, że jednak oni znajdują się w sytuacji ogromnego zagrożenia. Przypomnę jeszcze też o jednej rzeczy. Praktycznie wszystkie te państwa, które ich otaczają, nie tylko, że nie uznają ich państwowości, ale jakby to powiedzieć, definiują swoją państwowość przez to, że zniszczą Izrael. No, biorąc pod uwagę taki stan zagrożenia i taki element otoczenia przez wrogów, to prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że no, trudno tutaj mówić o tym, żebyśmy byli świadkami jakiegoś dramatycznego gwałcenia praw człowieka. No nie wiem, jak Polska by się zachowała, czy Polacy by się zachowali w takim samym nieprzychylnym, wrogim otoczeniu. Tak to po prostu trochę jest, że zdarzają się z pewnością przypadki naruszenia prawa, no ale pamiętajmy, no, trzeba na to patrzeć w sposób realistyczny. Realistyczny to znaczy takie, że jeśli ktoś, czyjeś życie, egzystencja jest zagrożone, to się broni. A tam, gdzie się broni, tam, gdzie jest przemoc, niestety powstają też ofiary, więc tak bym do tego podszedł. Ja się jeszcze chcę wtrącić, przepraszam, bo to jest taka sprawa, która gdyby to nie to, że giną i cierpią ludzie, to by to było w ogóle bardzo śmieszne. Pod każdym względem. I to, że Żydzi, którzy korzystali z takiego immunitetu, że przez tysiące lat nie mieli państwa, w związku z czym nie mieli wojska, policji, nie, bo państwo się opiera na przemocy, a oni w związku z czym nie prowadzili przemocy, tylko padali ofiarą przemocy, bo żyli w cudzych państwach. Teraz jak mają własne państwo, to widzą, że tak łatwo nie idzie. Czasem trzeba komuś poubiedać, bo się inaczej to państwo rozsypie. I bardzo jest zabawna postawa lewicy, jak czytałem jakiś numer krytyki politycznej, gdzie z jednej strony był artykuł jadący po polskim mesjanizmie, micie powstania warszawskiego i to jak tu Polacy się lubią nurzać w tych klimatach romantycznych, a dalej były jakieś takie gorliwe właśnie manifesty o Palestyńczykach walczących o swą wolność, ginących za swą wolność, jaka ta ofiara jest cudowna i mistyczna właściwie i że oni ginęli, to jest pełne najwyższego szacunku, to po prostu boki zrywać. Ale tak naprawdę to cała pułapka polega na tym, że my Polacy ciągle myślimy, przepraszam, to wskakuje na swojego konika drugiego już w tej dyskusji, bo ciągle myślimy, że to ma jakiekolwiek znaczenie w polityce, czy ktoś ma jakąś słuszność, czy ktoś nie ma jakiejś słuszności. No. Sprawa jest taka. Izrael jest stabilizatorem w tym regionie, jakkolwiek samo jego istnienie wywołuje wściekłość rzeczywiście i trudno się dziwić Arabom, no przyjechali goście, jakby tu nam się zwalili jacyś goście, mówiąc, że są potomkami Wieletów czy innych jakichś tam lędzian, którzy tu żyli 2000 lat temu i wypier wszyscy Polacy, bo to jest nasza ziemia, to też byśmy, tak powiem, robili wszystko, żeby ich stąd wypędzić i zepchnąć do morza. Natomiast mimo, że tak jest, to Izrael jest państwem obliczalnym. No jak Paweł powiedział, jest częścią Zachodu. A co jest dookoła? Syria, no prawda, przysłowiowa stabilność w tej chwili, prawda? Egipt,
Jordania no chwilowo się tam nie gotuje, ale w każdej chwili się zagotuje. No więc polityka międzynarodowa opiera, dlatego przez cały wiek XIX nikt się na świecie nie ujmował za Polakami, bo zabory gwarantowały stabilność na tych ziemiach, a obawiano się, jakby Polacy mieli szansę, to by się zaraz wzięli za łby, co powiedzmy sobie nie było tak zupełnie nieuzasadnioną obawą, jak późniejsza historia pokazała. I dlatego nikt dzisiaj na świecie nie będzie pomagał Kurdom, chociaż oni oczywiście mają słuszne prawa mieć swoje państwo, tylko istnieje obawa, że to państwo byłoby zdominowane albo przez komunistyczną partię pracujących Kurdystanu, albo byłoby też polem nieustającej wojny domowej i destabilizacji. Raz z różnych względów Ameryka się na taki idiotyzm puściła, popierania słusznych praw do niepodległości w Kosowie. No i efektem jest mafijna enklawa i prawda, państwo bezprawia w środku Bałkanów. Więc dlatego Izrael będzie popierany, ponieważ jest postrzegany jako gwarant, jako takiej stabilności w tym regionie. Z tego samego powodu jest popierana Turcja. Co by tam Erdogan nie zrobił, będzie zawsze good fellow i fajny demokrata. I taki jest świat. No jak to w moim programie powiedział pan Krzysztof Rak, jakby tak Jarosław Kaczyński kazał się po tych kodowcach przyjechać czołgami, a wszystkich tam redaktorów Gazety Wyborczej wsadzić do pierdla jak Erdogan, a potem powiedział, że przyjmuje 100 tysięcy tak zwanych uchodźców i gwarantuje, że oni nie wrócą do Niemiec. Byłby uwielbiany jako wzór demokraty, po prostu kochany i noszony na rękach przez Niemcy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie, za zadawanie pytań. Dziękuję również Panom Krzysztof Kłopotowski, Rafał Ziemkiewicz, Paweł Lisicki, bohater dzisiejszego wieczoru Piotr Zychowicz, autor książki Żydzi, opowieści niepoprawnie polityczne, wydawnictwo Rebis. Dziękujemy Państwu serdecznie.